Siemano widzowie, ja nazywam się Czechów, witam was w pierwszej części tego jednego wielkiego odcinka. Cała gierka Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Zostawcie subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie, na dobry początek i wpadnijcie na giga szefowy Discord poświęcony właśnie grom CD Projekt Red. Myślę, że bez zbędnego przedłużania po prostu wczytajmy sobie zapis. Wszystkie zapisy uszkodzone, bo po prostu je usunę, bo nie wiedziałem, który zapis to który. Wczytuję sobie zapis mojej ukochanej postaci, na której mam wszystko przygotowane właśnie pod Phantom Liberty. Zaczynajmy, jeżeli będzie coś źle z głosem, będą jakieś przestery, coś, to mam nowy mikrofon, nową kamerkę, którą nie udało się zamontować jeszcze, która nie przyszła jeszcze, ale pewnie zaraz przyjdzie. No jest dużo rzeczy, jakby coś było nie tak, to ja oczywiście sobie zaraz zatrzymam to nagrywanie i sobie sprawdzimy, czy wszystko jest w porządku. Wiem, że na samym początku dostajemy telefon, a właściwie ktoś nam się włamuje do mózgu, także weźmy w to od razu, tak jest. Vi, słyszysz mnie? Tak, kimkolwiek jesteś. Czy mi się udało? Nazywam się Songson. Mów mi po prostu Songber. Wiem, kim jesteś. Wiem o twoim problemie. Mogę uratować ci życie. Okej, Songbert. Masz moją uwagę. Cieszę się. Na pewno masz wiele pytań. Wkrótce odpowiem na wszystkie. Ale najpierw musisz się dostać do Dogtown. Odciętej dzielnicy Night City. Dogtown. Eksterytorialna część Pacyfiki. Władzę sprawuje Kurt Hansen, handlarz bronią. Korporacje trzymają się z daleka. Coś pominąłem? Wszystko się zgadza. Z grubsza. No nie jestem przekonany. Czyli tak. Ty wiesz o mnie dużo, ja o tobie nic i ściągasz mnie do najgorszej dzielnicy Night City. Nie jestem przekonany do tego pomysłu. Wszystko ci wytłumaczę i udowodnię, że mogę ci pomóc. Ale teraz błagam cię, Vi. Bądź jak najszybciej przy głównej bramie do mnie. Skontaktuję się z tobą. No dobra. Albo szansa. Albo kolejne zlecenie zwykłe. Ile to takich zleceń nie było, prawda? Zwykłe, normalne, szybkie zlecenie, jak to mówią. Także udajmy się do Dogtown. Zobaczmy, jak ta dzielnica w ogóle wygląda. Jeszcze nie miałem okazji nawet się tam udać blisko, tak naprawdę. Zobaczmy. Stadion, parking. Z czym to się je? Ale się jaram w ogóle. First. Uwielbiam to. Wymienimy na... Do dodatku wymieniłem wszystko, co mogłem, także jest nowy mikrofon, jest nowy sprzęt, jakieś audio, wszystko, jakieś kable, milion kabli, wszystko jest. Sam nie wiem, co się do końca dzieje. O kurde. No nie, no teraz to wam powiem, ten stadion to naprawdę wygląda mocno. Okej, czyli Dogtown to będzie... No tak, no. No dobra. Ostatnio tu byłem, właśnie sobie przejeżdżałem koło tego stadionu, no nie wyglądał tak zajebiście, jak wygląda. Idę sobie zobaczyć, widzowie, jeszcze czy wszystko z nagraniem jest dobrze i lecimy do środka. Dobra, według mnie chyba wszystko jest w porządku. Nie lubię, jak nie słyszę swojego głosu, także jedna słuchawka musi być ewidentnie... Niech was wszystkich chuj! Ewidentnie ściągnięta. Co tu się dzieje za młyn? No chodź, postawię ci browara. No w środku NCPD nie będzie sprawować władzy, to jestem o tym przekonany. No już mam ochotę wyciągnąć, kurde, digielka, czy tam rewolwer i biegać po mapie. Za dużo jednak w CS-a grałem. Wszystko nazywam digielkiem. Wszystko, co strzela dużą ilość headów i dużo tych obrażeń headów zadaje, to dla mnie digielek. Kurde, myślę, żebym ich rozdupcył w pół. Taki jestem mocarny, wam powiem. O kurde, nowa ta. Nowe graffiti, a wydaje mi się, że w ogóle wszystkie pozbierałem. No tutaj ktoś gada. Chciałbym posłuchać, chciałbym tutaj... Przyjeżdżają puszty, wyjeżdżają głębno. Ja tylko może Oj, przepraszam, kurde, nie wiedziałem! Już nie, musiałem zdupcyć, przepraszam! To Dogtown, nie! Nie, tyle straszników, wykrzykników! Przypadkiem! Puśćcie! Mogę tam wejść teraz? Ja pierchruper, zapomniałem o zasadach Dogtown. Tu nie ma zasad. Idziemy do środka, chyba nikt mnie nie zabije, nie? Dobra, już, spokojnie, panowie. A tu mogę iść chociaż? Spieszę się.
Oho. Mantrę, policz do 10. Cokolwiek, co pomoże ci się uspokoić. Twój system nerwowy nie wytrzymał. Kołatanie serca, zimny pot. Zaraz przejdzie. Co ty mi robisz? To jakaś pułapka? Przeciwnie. To twoja szansa. Wiem, że nosisz w głowie tykającą bombę. Gdybym mogła ją rozbroić już teraz, zrobiłabym to. Ale zaraz poczujesz się lepiej. Vi, coś tu nie gra. Ona chyba majstruje przy reliku. Kurwa. Masz rację, John. Ale nic wam nie grozi. Spierdalaj. Kiedy obydwoje zajmiemy protokół biochipu, Vi może doznać wstrząsu. Tak jak przed chwilą. Muszę cię odciąć. Dla waszego bezpieczeństwa. Wygłuszyłam go na trochę. Słyszy cię, chociaż nie może odpowiedzieć. No w końcu jakiś ten. W końcu jakiś spokój. Musisz być Netrunnerką, kim ty właściwie jesteś. Wyglądasz jak konstrukt. Jesteś konstruktem? Jak Johnny? Nie, Vi. Jestem Netrunnerką. Łączę się z tobą przez protokół kognitywny Relika. Widzę i słyszę to, co ty. Znajduję się na pokładzie Space Force One. Jest ze mną Rosalind Myers, prezydentka nowych Stanów Zjednoczonych Ameryki. Ja pierdolę. Prezydentka? Ty nie żartujesz? Nie, nie żartuję. Nasz samolot został zhakowany i obrał kurs na Night City. Wkrótce czeka nas przymusowe lądowanie w Dogtown. Mamy zagłuszoną komunikację. Nie miałam innej opcji niż Relik. W tej chwili jesteś naszym jedynym kontaktem na Ziemi. Naprawdę jest z tobą Rosalind Myers? Prezydentka NUSA? Siedzi tuż obok mnie. Już wie o sytuacji. I czeka na twoje tak. No to ją pozdrów! Pozdrów, bo macie przerąbane w tym New USA. Bo macie tu takiego szefa. Samolot został zhakowany. Z takim tak? Gościem tu gadasz. Nie możesz obejść blokady. Najlepszy najemnik. Potrzebowałabym 24 godzin, odpowiednich warunków. Rebelion. Anarchista. Nie mam żadnej z tych rzeczy. Jak mogę wam pomóc? I ile mamy czasu? Za mało, żeby uniknąć lądowania w Dogtown. Ale ładna grafika w ogóle, nawet tej twarzy. Tu wchodzisz ty, Vi. Życie prezydentki jest najważniejsze. Przetrwa lądowanie, ale nie Dogtown. Wyciągniesz ją z samolotu, zanim zrobi to ktokolwiek inny. A, ktokolwiek inny? Kogo się tam spodziewasz? Kurt Hansen, przywódca Dogtown. Nawet nie mam przyciska, jak wyciszyć mikrofon. W pojedynkę nie przejąłby kontroli nad samolotem. A to znaczy, że ma wtykę w Waszyngtonie. Ale to problem na później. Coś za coś, Songbird. Czas na konkrety. Namiastkę moich możliwości właśnie widziałeś. Potrafię cię wyleczyć. Trwale. Ale ty nie wiesz, jak bardzo chciałbym ci wierzyć. Wiem, Vi. Jesteś przyparty do muru. Dobrze znam to uczucie. Oj, nie wiem, wariatko. Czas na zaliczkę. Chociaż trochę historii jej poznaliśmy. Usunę je i zrobię miejsce na coś, co ci się bardziej przyda. To znaczy? Bojowe oprogramowanie Militechu. Zobaczysz. To cacko. Konkret soft, czuję mrowienie w palcach. Czuję takie... mrowienie w palcach. Nawet przyjemne. Na mrowieniu się nie skończy.
Gwarantuję. Co jeszcze tym palcami będę mógł robić? To oprogramowanie można ulepszyć. Jak zdobędziesz dane, którymi je nakarmisz, to nauczy się nowych rzeczy. Potrzebujesz analiz bojowych, zapisów walk albo starych akcji. Znajdziesz je w Dogtown. Najpierw muszę się tam dostać. Główna brama odpada. Nie masz przepustki. A ja nie zdążę ci przygotować fałszywki. Wejdziesz od zaplecza. Najlepiej po cichu. Nie chcemy, żeby ktokolwiek cię widział. Bardzo. A ja mogę chodzić w ogóle. Prowadź, obym nie żałował. Obym nie żałował. Obym tego nie żałował. Nie będziesz. Już moja w tym głowa. Będę przy tobie. Na tyle, na ile mogę. No dobra, więc tak naprawdę teraz zaczynamy ten dodatek. To mi się podoba. Widzisz budynek za ogrodzeniem? Od razu akcja. Kiedyś korzystali z niego przymytnicy. Dziś zrobisz to ty. Spróbuj się przekraść albo odwróć uwagę strażników. Dobra, ja wiem, co ja tu mam robić, kobieto. Ja mam taki tech przy sobie, że to przekradnięcie się będzie najmniejszym problemem. Coś czuję, jeżeli chodzi o to Dogtown. Dobra. No umiem skakać na pewno. A, bo tu trzeba użyć zdolności technicznych. Może być. Okej. A, i to już jest teren wroga. Łe, dużo wrogów. Dobra, ale ja w sumie chyba mam tego. Ja i tak mam coś takiego, że zwalniam sobie czas w każdym momencie. Ty, jakby ich tam... Kurde, strażnicy, nie strażnicy. Ale ja to bym przetestował. Oni mocni chyba. O kurde. Oni mocarni trochę. Oho. O, już kurwa się zaczęło. Jak zwykle. Plan był po cichu, a wyszło jak zawsze. Ale na szczęście chyba się udało ich w ogóle zgarnąć przed tym. Tego się boję trochę klikać, ale spróbujmy. O kurde. Łee, to będzie dla dzieciaczków ta gierka. Najcięższy poziom trudności? Bo ja chyba na chwilę zmieniałem w sumie ten poziom. Zobaczmy sobie rozgrywkę. Nie no, bardzo, bardzo trudny. Także gramy na tym poziomie. Zakończmy to. Na tym poziomie co trzeba. Tommy Hawk. Takiej broni chyba nigdy nie miałem okazji znaleźć nigdzie. Tutaj jakieś w ogóle nowe bronie, chyba wszystkie pewnie. O, nowe, co jest? Nie uciekniesz mi. O kurde. Zwłoki. No nie ucieknę, nie ucieknę. Nie zamierzam uciekać, wariacie. Nie spodziewałeś się. No dobra. To pakujemy się do środka. Od razu jest akcja, nawet nie miałem okazji chwilę się rozgrzać i pogadać. Ostatni gameplay, który nagrywałem, to tak naprawdę było chyba z 8 miesięcy temu. Poszukaj punktu dostępu do sieci. Dzięki temu będę mogła ci pomóc. Ale miejmy nadzieję, że to jest tak jak z oddychaniem, po prostu nie zapomina się, nawet mimo tego, jak jesteś podłączony pod rury w szpitalu. Mogę tu spluwę wyciągnąć, to ja bym wyciągnął. Gdzieś tutaj będzie zejście na niższy poziom. Poszukaj. Ale czy to prawda? Zobaczymy. Okaże się. Teraz szukasz pomieszczenia technicznego. Będziesz mógł tam włączyć zasilanie. Dobra, ty jak tu przekmina. Skąd ona wie o tym całym Dogtown? Skąd ona ma jakieś mapy czy coś? To jest też dobre pytanie. Czy ona tu już była kiedyś? Sama może wchodziła tym przejściem, a może pomagała temu Reedowi w sumie, nie? Bo oni tam się dogadywali razem. Razem pracowali. To mogło tak być, że ona tam jako netrunnerka z daleka po prostu obserwowała, co tam Reed robi. Co to jest? 2172 rozkazy dla wymiataczy. Faza pierwsza. Wynieś wszystko, co może być wyniesione, przede wszystkim jakąkolwiek... A przedstawia jakąkolwiek wartość. Odłączyć zasilanie, zawalić przejścia. Po wykonaniu fazy trzeciej zdać sprawozdanie w kwaterze głównej pułkownika Hansa. To jest jakieś, wydaje mi się, że może wojenne notatki? Chociaż nie, no wojna tam chyba była troszeczkę wcześniej. Oni tutaj wjechali w 2070. Coś tam wiedzy posiadam, więc myślę, że troszeczkę mogę was pouczyć. Jeżeli ktoś takowej wiedzy nie posiada. Chociaż tym mogę się pochwalić. Mam coś. Tak, Vi. O to chodziło. Dobra. Naszyjnik. Komponenty haków. Haków to ja nie używam, bo mam tego oczywiście. To
to coś nie do hakowania, tylko do zwalniania czasu, ja nie wiem jak to się nazywa, z Edge Runnersów. Tak mi się wydaje, że to zostało dodane, kiedy do gry zostały, kiedy wyszedł serial Edge Runners i tam jakieś dodatki Edge Runnersowe zostały dodane. Doskonale. Wchodzę do systemów. Przedpotopowe protokoły. Większość danych jest uszkodzona. Sekundka. Podłączę się do jednej z naszych satelit. Zaraz zobaczymy, która z sieci aktywnych w Dogtown ma połączenie z tą infrastrukturą i zainstaluje furtkę. Gotowe. No nie zapomnij tylko dodać data bloku F16. Dostań się na platformę. Stamtąd zaprowadzę cię do garażu. Jestem chyba. Najpierw hakowałaś relik, potem założyłaś kaganie z Johnemu, a teraz przywróciłaś do życia tę kupę żelaza. Powiedz, kto cię nauczył takich sztuczek? Jestem analityczką wywiadu NUSA. Szkolili mnie najlepsi w branży. A szkolili, bo jak miałam 13 lat, kupiłam u Reapera używany cyberdek z podlady. I od tego czasu praktycznie nie wynurzałam się z sieci. Tak mnie zauważyli. Czuję, że to dłuższa i bardziej skomplikowana historia. Mam rację? Może. Ja raz na jakiś czas będę sobie, słuchajcie, zatrzymywał gameplay i będę sprawdzał, czy wszystko jest z dźwiękiem ok. Niestety na tych nowych słuchawkach, tym nowym mikrofonie ciężko jest... Zobacz, że pytam wprost. Wiecie. Ale to mnie ciekawi. Poustawiaj to wszystko dobrze. Czemu porwałeś się na akcję w Konpeki Plaza? Oho! Z powodu ambicji. I dla przyjaciela. I to, i to. Pierwsza liga. Miałem kumpla. Pracowaliśmy razem. Ta robota była dla niego ważna, a on... Ach. Był ważny dla ciebie. Nie wyszedł z tego? Nie. O, to jakieś świecące się rzeczy na czerwono, a takie lubię najbardziej. Shortsy! Okej, okay, wzmocnione buty. Może zaraz będziemy musieli przebierać do tego, za Bargesta. O, to by było w ogóle fajne, nie? Że realnie trzeba się przebierać za jakąś postać, albo za jakąś grupę, że należymy do jakiejś grupy. Kto wie, może tak będzie, może dlatego w ogóle teraz ciuchy już nie dają nam oficjalnie armora, tylko jednak tego armora zyskujemy z jakichś wszczepów, umiejętności i tak dalej, i tak dalej. Nie podoba mi się ten dźwięk. A to maszyna zwykła. Ale w ogóle tu ładnie, ty. Powiem wam szczerze, że ten stadion z daleka no nie wyglądał na tak gigantyczny, no. Umówmy się. Patrzcie, jakie to jest ogromne. Przecież to jest pewnie dopiero początek tego wszystkiego. Dobra, lecimy do przodu. Nie ma co. Łe! Ty! A, ja nie tu miałem się dostać. Dobra, już panikuję. Songbird tutaj za szybko wszystko przestawiam. Jesteś cały? Chyba. Ciekawe, czy tutaj w dodatku dostaniemy nowe zakończenia. Z tego co widziałem, zakończeń jest kilka, także na pewno sobie wszystkie ogramy. Bardziej niż jeżeli ogramy, to ja wam po prostu pewnie przejdę gierkę i wam te zakończenia pokażę po prostu. Tutaj w ogóle fura chodzi. A, bo to jest jakiś podziemny parking w ogóle tego stadionu. Ludzie sobie po prostu tutaj tego parkowali kiedyś auta. Trzeba chwilę zaczekać. Tak swoją drogą, mieć w głowie upadłą prawie gwiazdę. To musi być męczące. Nie polubiłaś Silverhanda, co? Samuraj skończył się na drugiej płycie. Gdzie my się mamy dostać? Na górę. Dobra, ja tu parkurowy świr jestem w sumie, to mogę tak biegać, ale... Ale tak się jaram, że aż zwolniłem tempo. Ciało, ponad godzinę, ponad jeden dzień.
spadać z wysokości. Aha, no to może jednak tak biegać nie będę. Może gdzieś coś czuję, być tu jakaś odkręcona śrubka. Oho! O kurwa! Vi, Rosalind Myers życzy ci powodzenia. Pozdrawiam również, z rodzinką nawet. Miłe. Pozdrów ją ode mnie. Tak zrobię. Nakreśliłam jej szczegóły naszego planu. Zareagowała spokojnie, jak to ona. Szklaneczka ginu i niebieski terminarz. Właśnie przesuwa spotkania. Ta kobieta jest nie do starcia. Alpha woman. Orzes! Co? Co zes? Nie no, jestem bardziej obsrany w tym niż ta moja postać, w tychże. Teraz będzie, spadnę na dół i będę przechodzić wszystko od nowa. Dobra, oho, jak zwykle. Dobra, rura przed ciebie. Tu bezpieczny. Prawie jak w tunelach kolejki Night City są. No nie byłem. Mi się moje początki. Szukałam opuszczonych budynków, takich jak ten. Podłączałam się, kradłam prąd, dostęp do sieci. Szukałam ryzykownych zleceń, uczyłam się. Zwykle dostawałam w dupę. Ale parę razy naprawdę mi się udało. Mogłem o czymś przeczytać na plotkarskich BBS-ach? Biotechnika, 63 albo 4. Sprawa zhakowanych kadzi fermentacyjnych w Oregonie. Kojarzysz? Nie. Ta, coś tam słyszałem. Ale nie jesteś pod wrażeniem. Tak właśnie wyglądam, jak coś mi zaimponuje. Aha. Tam dalej coś jest? Nie ma. Dobra. Lecimy przed siebie. Na razie tutaj za dużo się nie odzywam. Ja to jestem tutaj takim człowiekiem, który lubi gadać, lubi ciągle właściwie mówić. I często gdzieś tam dawno temu w swoich gameplayach praktycznie ciągle mówiłem, ale jakoś tak, wiecie, z tym nowym sprzętem nie chcę zagłuszać giereczki, nie chcę przerywać. Chcę się skupić, co tam się dzieje, poczytać i tak dalej. Zabierajcie dupę i zapierdalaj do domu, z daleka od Pacyfiki, tutaj zaraz będzie się działo. Aha, czyli tutaj oni to rozkładali przed tym. Przed tą wojną, przed tym jak wjechał tutaj Militech. Jebo przed chwilą tak, że budynek się mało nie rozleciał. Nie wiem, na razie się nie martwimy, będą części. Jak tam części do dźwigów, będą, nie będą? No takie normalne, chyba zwykłe, klasyczne rozmowy. Ziomo, kurwa, weź to posprzątaj. Nie wiem, po co naznosiłeś tego szmelcu i w dupie mam to twoje pitolenie, że to się może przydać. No dobra. Wsiadaj do windy. Ja zrobię resztę. Podsumowanie konstruktorskie. Już na początku prac projektowych zalecałam zmniejszenie ilości miejsc postojowych w celu usprawnienia działań wind. Nie poczuwam się do odpowiedzialności za wydłużenie prac ani za straty w sprzęcie. Założenie klienta było niemożliwe do wykonania w danym terminie z danymi narzędziami. No dobra, to bardziej takie w ramach ciekawostki tego stadionu, jeżeli faktycznie nam coś to zmienia. Ja lubię takie rzeczy czytać, ale też nie uważam, że odcinek to jest dobre miejsce na czytanie takich rzeczy, także sobie odpuszczę, a nawet klikać nie muszę. Full obsługa i to mi się podoba. No Songbeat to ma... No... Umiejętności ma. I to duże chyba. Może faktycznie będzie nas w stanie jako tako wyleczyć. Czy tam naprawić. Nie podoba mi się to, tylko że nie mam teraz broni. I przeciwnicy.
A bo my wchodzimy chyba teraz już do tego oficjalnie, na ten oficjalny doktor. Także wydaje mi się, że po prostu nie możemy sobie tam paradować z bronią, nie? Aczkolwiek mogę się mylić, no tutaj jakieś maszyny tych bargestów, wszystko na taki fajny kolor zielono-ledowy. Ja też uwielbiam tak szczerze mówiąc taki kolor po prostu jako taki kolor. No i ja dobrze znam to miejsce, dobrze znam to z trailera. Witamy w markecie, Black Market tutaj w Dogtown. No dobra, lecimy. Amunicja, karabiny, sprzęt taktyczny. Tą scenę mieliśmy już okazję zobaczyć na trailerze. Otrzymamy na zapleczu. To mi się podoba, sprzedawcy, wszystko tu będzie. Tylko problem jest taki, że ja nie mam za dużo pieniędzy, bo wszystko powydawałem na wstrzepy u normalnych ludzi. A tutaj taka zadyma jest. A hazardzik będzie? Prawie nieużywane. Chyba nie będzie niestety. Nie wiemy, co się stało z właścicielami. Wiem, że na pewno. Wiem, że na pewno będzie ten. Że na pewno będzie kasyno, ale niestety z tego co wiem, nie będzie. Nie będzie tam można przewalać swoich pieniędzy. Takie poważne modyfikacje twarzy widziałem tylko u Maelstromów. Mówisz o tym? Daj spokój, spójrz na to. Albo na to. Co ci się stało? Miałeś wypadek? Są różne teorie. Cyberpsychoza, wypadek w dzieciństwie, wybuch miny, choroba odszczepienna, dysmorfofobia, daltonizm. A która teoria jest właściwa? Ta, która pozwoli ci więcej u mnie widać. Ale z nas krawędzi obcy, co? Niezła kolekcja. Nic tu przypadkowo nie wystrzeli? Są do mnie podłączone. Sprzężenie zwrotne i te sprawy. Spokojnie. To wszystko urządzenia peryferyjne? Przeciążeń się nie boisz? Ja? Może trochę. No dobra, ale by tu pitu, Arostowicz DB2, Satara stygnie. Spójrz na to cacko. Podobno należał do niejakiego Brika. Skąd go ma? Do Brika. Tajemnica. Znajdziesz u mnie rzeczy niedostępne, przegapione, mordercze marzenia zamknięte w ramie broni. Patrz. No Brick to jest ten gościu z Maelstromu, którego zabiliśmy. I to pewnie ta spluwa nazywa się Order. No problem jest teraz niestety przynajmniej dla mnie taki, że nie do końca wiem jak mam to wszystko sortować. Mam sortować to poprzez obrażenia, ale to przecież nie sortuję za bardzo na obrażenia. Na sekundę. Nie wiem za bardzo, który typ powiedzmy jest odpowiedni, dlatego po prostu sobie przyjrzyjmy to tak w miarę na szybko. Jak ja mam w ogóle bronię używam? Przede wszystkim tą broń, także możemy sobie ją zamienić na jakąś inną z tłumikiem. Ale no nie, no głównie to ja bym chciał po prostu tłumik. Katana, tylko że katana, która taka LEDowa, która świeci. No ale mnie zadaje, ale świeci. No ale chyba jednak pójdziemy w normalne obrażenie, mi się wydaje. Tutaj ta katanka, którą mam, jakaś różowa też jest fajna. A to co to jest? To nawet ciężko mi powiedzieć. To chyba takie co razi prądem. No tylko katana jest szybka po prostu, a ja też lubię sobie podbiec do przeciwnika i go zabić. Tutaj małe obrażenia, tutaj za małe obrażenia. Ty, Kongu, co tu robię? Ty, a to nie... Ty, przecież to moje bronie, które ja posprzedawałem. Co one tu robią? Przecież to wszystko moje bronie, które sprzedałem. Obrażenia. O, to jest fajny pistolet. Bardzo fajny. Bardzo mi się podoba z tego względu, że obrażenia dużo zadaje, ale mnożnik obrażeń przy trafieniu w głowę jest mniejszy. Pytanie, czy to się wpisuje w te obrażenia, czy nie. To jest tak dużo rzeczy do przychmieniania, bo jeżeli tak, to tutaj jest plus 150, to będzie lepsze, nie? Czyli ten Unity. Także na razie sobie to zostawię. Tutaj mało obrażenia. Idziemy jednak w te one-shotowanie celi po prostu z daleka. Taki jest generalny plan. Karabin snajperski. No niby fajnie. Niby bym też pokupował te bronie, ale właściwie po co? 84 tysiące? Ta, nie będziemy kupować. Ty na tym black markecie to sobie widzę pozwalają troszeczkę. Za dużo nawet bym powiedział. Sobie pozwalałem. No jest tu mnóstwo rzeczy, które możemy odwiedzić, ale chyba prostyliśmy przed siebie. SCPD? Wojny gangów? Nie, doktor. Podatki? Jakie kurwa podatki?
Zabezpieczam twoje interesy, doktor. O ile przestrzegasz zasad. Dlatego przestrzegaj. A dziwnie, ta kamerka jest złożona teraz. Dobra, jeśli szef tak mówi, to niech tak będzie. Nawet własną telewizję mają też mocne. Tutaj? Co to jest w ogóle? Co to jest? Android! No i gdzie? Ale manuszki śmieszne. Przecież widzę, że to używane jest. 20 mogę dać. 30. Skąd ja ci tyle wezmę? Całą rodzinę z renty weterana utrzymujesz. Miałeś kiedyś w domu dwie nastolatki? Mar 35. Najlepsze. Wow. Siostra z córkami do mnie z Belgii przyjechała, dom im zalało, wszystko stracili, a odszkodowania nie widać. No i ja też mam rodzinę. Ale co on u niego kupuje, kurde, alkohol? Targo alkohol jest tu chyba robiony. No alkohol też ważny. Ciekawe w ogóle stroje chyba takie, które nie możemy nigdzie spotkać, przynajmniej. Taki mi się wydaje strój nigdzie wcześniej w gierce spotkać nie mogliśmy. Tu coś mogę dotknąć. Zobaczyć co jest 5, co to jest? Gogle. Ale mi zaraz czerep wysmaży, coś czuję. Najlepiej ubranym klientem wybrano, co to kurde proszę, jest? Proszę. A to ja. Rabat. Ale szef, wychillowany klient, zabójczy klient. A, czyli to mi dobiera strój. A nie, dobra, to... Aha, sobie mogę pomachać po prostu. A to prawda, jestem ubrany akurat szefowo, też mi się wydaje. Ciekawe co jakbym był w gadkach, albo w ogóle bez gadków. To by było dopiero. No dobra. Nie wiem po co to. Ale... A, nie, czyli to mnie ubrało w ten strój, tak? O, witam. A, już sam nie wiem. Chcesz się przebrać? Pełno tu handlarzy broni i różnych dziwnych interesów. A ty sprzedajesz ciuchy? Nie ciuchy, tylko najwyższej próby podróbki najlepszych domów mody od Avante pod Giovanni Brizzi. O, i jak idzie? Dla mnie to chwilowy interes. Syn to sportowiec. Jeśli... Powiem tak. Mamy szansę na wyjazd z Dogtown. Sportowiec? Gdzie trenuje? Sam. Pewne miejsca. Okej, okay, a chcesz się przebrać, co to? Zmiany. Co to oznacza? Bo ja tak naprawdę nigdy w sumie nie byłem w aj! No i po monetyzacji, jak to mówią. A było wyłączyć genitalia. No i lipa teraz. I tu sobie mogę po prostu ubrać swoją postać, tak? No dobra. Ale chyba teraz tego nie będziemy robić. Strasznie w ogóle laguje, co jest? Nie wiem, co to tak laguje, ale... Komputer się trochę podsmażył. W tym w garderoba nie daje rady, dobra. Idziemy. Oj. Oj. Wszystko by się udało, gdyby nie ta przeklęta garderoba. Dobra, no faktycznie coś w tej lokalizacji po prostu się zadziało i nagle mi wykrzeczyło po prostu całą gierkę. To jest w ogóle fajne. Wiatroszczelny płaszcz, fajny, kurde, takie futerko, ty, ja bym to kupił. Nie wiem, czy to męskie, ale wygląda do walania. Pancerz plus 25, nie? No to założymy. Nie ma takiej, nie ma innej możliwości. Pancerz 25 to chyba, tak szczerze mówiąc, zarąbiste. Ty, no fajne mają tu rzeczy. Jakieś w ogóle takie, które chyba są niespotykane nigdzie indziej. Jakieś fajne maski. Dziwne trochę te maski, ale jako tako chyba spoko. Jakieś okulary. Plotki Johnego? Pilotki? To są pilotki Johnego? Od kiedy? Dobra, zaraz zobaczymy. Idę się sam ubrać. Nie wiem, czy wam takie tamtego dika zamazałem, czy co ja tam zrobiłem. A, czekajcie, ściągnijmy sobie strój, bo teraz to ja w ogóle nie wiem, co tu się dzieje. Okej, okay, no wyglądamy jak ze Star Warsów teraz. A w tym też wyglądamy jak osły. Czekaj, majster. A gdybyśmy założyli oksy? Nie no, oksy są super akurat. A ściągnijmy to. O, nie no, teraz elegancko. To mi się podoba chyba. Chociaż wolę chyba te zwykłe oksy w sumie. Nie no, to jest klasyka. Pokaż jeszcze mi to. Fajne w sumie. Plus tego, plus pancerz. Ale z drugiej strony ten mój strój to w sumie dowalony jest. Trochę go już wybierałem, tak szczerze. Zróbmy tak. Włóżmy ten strój, a na to po prostu włożymy to, bo dostanę pancerz. Strój mi się nie zmieni, a ja dostanę plus, ile tam było, 25 pancerza chyba. Idziemy dalej.
ogóle jak to jest strasznie rozbudowane. Weźmy kredyt. Kończymy ze stadionem, pójdziemy w legalne rozwiązanie. Produkcja na szeroką skalę. Dystrybucja dodatkowo. Nie? Tylko to tak, tak z głowy. Wiesz, żeby nas po prostu nie zjadło. Wracamy na rynek. Doktor na jednym obrazku. Kurwa. Tutaj sklep z bronią, kolejny. Idziemy. Gadajmy sobie. Lubię wiedzieć, od kogo i co kupuję. Lubimy w takim razie różne rzeczy, ale niech to będzie taki mały ukłon w twoją stronę. Nazywam się Sofia i robię w tej branży dłużej niż ty chodzisz po świecie. Sprzęt jest czysty jak sumienie Saburo Arasaki. Niech mu ziemia lekką będzie. O, nie wiem, czy to było sarkastyczne. Spory asortyment. Pewnie masz ciekawą klientelę, co? To banał, ale odpowiedzi na takie pytania rodzą problemy, problemy rodzą złe sytuacje, a my złych sytuacji unikamy. Można powiedzieć, że ich unikanie to rodzinna specjalność. To moi synowie i dyrektorzy działu bezpieczeństwa. Prawdziwi specjaliści. Kreatywne te groźby. A dziękuję. Dobra. Chcę kupić broń. Detal czy hurt? Kupujesz dla siebie, czy może chcesz wyposażyć skromną, nie rzucającą się w oczy armię? Damy radę. Detal. Rozumiem, ale gdybyś kiedyś potrzebował większego wsparcia, dostarczę to, co niezbędne. Najpierw to ja bym musiał wiedzieć, co ty tam masz w ekwipunku. O, te bronie już mi się podobają troszeczkę bardziej niż tamte, ponieważ zadają większy damage, a to mi się podoba. Co to jest? A rewolwer typu power, mnożnik przy trafieniu w głowę, ale zajebisty, 59 000. No nie, aż tyle nie będę wydawać tutaj na kilka obrażeń więcej przy strzale w głowę, szczególnie że tego rewolweru tu za często nie korzystam. Jak będzie po prostu jakiś do kupienia, to może kupię. Ale później tamten to trzeba jeszcze zrobić. No ten niby jest lepszy, jeżeli chodzi o strzały w głowę. Ale my przede wszystkim celujemy w pistolety. No kurde, przypadkiem te prawe przycisk myszy klikam za ciężkie paluchy. Pistolety są dla mnie, szczerze mówiąc, najistotniejsze. To co to jest? Jakiś hamulec wylotowy, to ja w ogóle z tego nie korzystam. Jeżeli chodzi o tłumiki, to możemy akurat sobie pokupować, o ile jakiś będzie lepszy. Wydaje mi się, że te, które mam, zadają 150 właśnie plus procent obrażeń z ataków zaskoczenia, czyli raczej lepszych tutaj znaleźć nie będziemy mogli. No, czyli spieprzamy stąd po prostu. Eluwa, lamerski sklep masz. Nie ma w sumie nic tu jakiegoś tak bardzo ciekawego. Tajemniczy ładunek Minitechu trafia do nowego właściciela. Co jest w środku? Co jest w środku? Dowie się tego sprzedawca z licencją numer GMCT87. Gratulacje! A już niedługo kolejna licytacja. Oryginalne korporacyjne fanty. Jedyna taka okazja. Nie ryzykujesz, to nie zyskujesz. Co tam? Nic. Mogę sobie tutaj wejść? Chyba mogę, ktoś tu po prostu mieszka. O, a tam jakiś sprzęcik. Co to są za skrzynie tam? Jak się przede wszystkim tam dostać? To jest najważniejsze akurat pytanie. Dam radę jakoś tędy? Kurwa. Nie. Grajek uliczny. Często lubię tam czytać jakieś właśnie takie te imiona tych grajków, bo często one są nawiązaniem do jakichś prawdziwych ludzi, którzy istnieją. Oj. Tędy nie przejdę. Dobra, idziemy przed siebie. Ja jestem tak zafascynowany, szczerze mówiąc, tym miastem, tym całym marketem, jak to żyje, jak to jest, wiecie, stworzone, że ciężko mi iść po prostu, kurde, szczerze mówiąc, dalej. A czekajcie, jak sobie wejdę tutaj, to nie ma zaznaczonych sprzedawców. Bo widzę, tam jest jakiś koleś, ale on był chyba z ciuchami, nie? Te okularki tam. Chyba były ciuchy. Tu też są ciuchy? Dobra, nieważne. Na pewno będziemy mieli jeszcze okazję w razie czego tutaj przyjść przecież, prawda?
Jo, pierfluper. Powiedz mi, jak bardzo jest z tobą źle? A jak ci się wydaje? Posłuchałem nieznajomej netranerki i rzuciłem się na ratunek prezydentce NUSA w najgroźniejszej części Night City. Bo uwierzyłem, że jest dla mnie nadzieja. Nie wiem, co myślisz. Jestem szalony albo zdesperowany, tak? Nie, Vi. Wręcz przeciwnie. Tak łatwo byłoby się po prostu poddać. Musi być ci naprawdę ciężko. Ale ty walczysz o siebie. Mimo wszystko. Mam nadzieję, że się nie mylisz. Głowa do góry. Jesteśmy w tym razem. Ojojoj, tak szczerze mówiąc, ufałbym jej, gdyby nie trailer Cyberpunka, że tam ten trailer, to był chyba trailer cinematic taki, nie? Gdzie tam było pokazane, jak zimna jest. Jakby ich ktoś w mózgu wiercił. Są takie brain dance do deprywacji sensorycznej. Może spróbuj. Porobane to jest. Zobaczcie, ile tu jest rozmów. Ty myślisz, że protekcję Hansena się załatwia w 5 minut na stojąco? Chcesz, to siadę. Ja nie mam czasu. Moje życie posrało się tak, że szkoda gadać. Pomożesz czy nie? Pogadamy z kim trzeba. Ale Hansen musi to klepnąć osobiście. Inaczej zatęsknił za tym posraniem. Zapłacę. Tak. Więcej niż myślisz. Znacznie więcej, kurwa. Tam ile trzeba. Wam też odpalę coś ekstra za przyspieszenie sprawy. Mnie się naprawdę pali. Widzę. Dobra. Postój se tutaj, pooglądaj towary, wysusz gacie. Do godziny damy znać. No mocne jest to miasto. Ty, a ja tu przed chwilą nie byłem. A nie byłem po drugiej stronie. Kurwa, jak jesteś taki luźny, to sam idź. I przekonaj tych z hotelu, że to legitymne. Zjeżdżaj! Urobiałeś dyrektorów wykonawczych biotechniki, to urobisz też tych od Hansena. Dyrektorzy wykonawczy biotechniki nie wieszali cię za jaja na latarni. Wieszali. Ale robili to tak, że nawet się nie orientowałeś. Chyba za tym nie tęsknisz. No muszę słuchać tych rozmów, chociaż powinienem iść dalej w tym gameplayu. No dobrze. Teraz musisz się dostać na dach. Po co? Dla widoków. I wcale nie żartuję. Zobaczysz, gdzie wylądujemy. Nauczcie się patrzeć pod nogi. Właśnie tego mi szkoda. Nie samochodu, nawet nie domu. Tylko pierdolonego młynka. To niewysoka cena za komfort psychiczny. Te korporacyjne pojeby niech bawią się bez nas. A ty skończ marudzić i walcz tym sprzętem do hotelu. Ach, to w ogóle akcja jest, że odchodzisz na chwilę, wiesz, wracasz i oni dalej kontynuują tą rozmowę. I kurde, coś czuję, że jakbyśmy za nimi poszli, to oni do hotelu pójdą. Albo spotkamy tego gagata gdzieś powieszonego, przybitego do słupa. Warto zwracać uwagę na takie szczegóły, bo wiem, że CD Projekt Red lubi takie rzeczy ukrywać. No pewnie i tak nieraz przejdę te DLC przez najbliższy tydzień. To jest oczywiście pierwsze podejście, nie mam pojęcia, co tu się dzieje. Także po prostu idźmy może w tym gameplayu przed siebie, ja sobie tutaj w przyszłości jeszcze raz to przejdę i sobie pochodzę. No bo też nie ma co stać. Ja to najchętniej bym tak chodził, jak teraz widzicie, ale to gameplay dosłownie będzie trwał 14 godzin. Myślę, że to trochę długo, jak na gameplay. No ładna ta gierka. Naprawdę. Naprawdę ładna lokalizacja, świetnie zrobiona, jeżeli chodzi o grafikę. I w sumie wcale tak komputera nie pali, ja nie mam jakiegoś turbo mega wybitnego kompa, znaczy wiecie, nie jest to komputer z NASA, nie jest to 4090, ale chodzi. Taki tam smelc. Cholera, poszło zwarcie, straciłam dostęp. I co teraz? Spróbuj zresetować generator. Ale mam to zrobić, gdzie jest generator? To jest też dobre pytanie. To? Chyba tak. Twoje hakowanie nie służy sprzętom. To nie pierwszy raz. Bez przerwy coś się psuje. Wszystko tutaj jest stare i pojebane. Albo twoje hakowanie nie służy sprzętom. Wreszcie.
Winda zawiezie cię na szczyt. Zaraz wejdziemy w przestrzeń powietrzną Night City. A to w ogóle co to jest? Jakieś... Jak prezydentka? Wygląda na opanowaną, ale widzę, że już trzeci raz sprawdza, czy zabezpieczyła dokumenty. Napięcie udziela się nawet jej. Kurde, to wygląda w ogóle jak jakaś maszyna do strzelania w sumie, nie? Albo nie, to chyba po prostu jakiś wielki generator pewnie termojądrowy, który to wszystko zasila. Ja pierdchruper, jak to wygląda? Ty, oni zwariowali już do reszty? No teraz te śmieciarki przeszły. Mega ładne, patrzcie na to. Co jest 5 w ogóle? No teraz to pali kompa trochę, no. To trzeba przyznać. Ale wybitnie przepiękne, nie? Ciekawe, że są tu jakieś takie mini przejścia, gdzie możemy się dostać, żeby znaleźć jakąś ciekawostkę albo ciekawą rzecz. Na pewno odcinek z ciekawostkami się pojawi, także nie ma co teraz jakoś bezpośrednio biegać i tego wszystkiego badać. Chociaż kurde, no mam taką ochotę tam skoczyć, ale chyba się zabiję. Chyba gra jest tak skonstruowana, że musimy się zabić. Tą scenę dobrze kojarzę, wiem co tu się zaraz wydarzy, ale wam oczywiście spoilerować nie będę, jeżeli nigdy nie mieliście okazji widzieć. Dobrze. Jak sytuacja w samolocie? Stabilna, ale napięta. Sam rozumiesz. Widzisz? To my. W Space Force One. Widzę. Schodzimy w dół. Czeka nas twarde. O kurwa. Co? Co jest? Wow. Co do kurwy? Songbird? Prezydentka, musisz... Songbird! Kurwa! O kurwa! O kurwa! O kurwa! Ja pierdolę! Okej. Ale głośno. Uratować prezydenckę. Żaden problem. Ten projekt grę przedstawił widmo wolności, to mi się podoba, lecimy do przodu. Zajebiste. No nie będę ukrywać. Strasznie mnie wkurzyli z tą aktualizacją, nic mi tam nie działało, musiałem naprawiać komputer przez 5 godzin. Ale ostatecznie wiecie co? Ja to mam wrażenie, że oni by grę o bugach po prostu wypuścili, ja bym się dobrze bawił. Tak szczerze mówiąc. Dobra, potrzebujemy jakiejś fury. Dobra. Siadam do tej, bo coś czuję, że swojej tutaj raczej mi się nie uda przyzwać. Z drogi śledzie. Jestem. Songbird. Udało mi się. Wylądowałam. Ja pierdolę, Songbird. Myślałem, że... O kurwa. Gdybym była kotem, to pewnie właśnie zaczęłabym 9 życie. Niestety ostatnie. Zanim się katapultowałam, dopilnowałam, żeby Majer znalazła się w kabinie bezpieczeństwa. Biegnij do wraku. Uratuj ją. No, biegnę przecież. Rakiety. Tak po prostu was zestrzelili? O tym nie było mowy. Nie miałam pojęcia, że Hansen może być tak popierdolony. No, albo zdeterminowany. Śpiesz się. Masz jakiś plan? Wiesz, na potem. Zaprowadzisz Majers na Elizabeth Crest Street. To teraz najbezpieczniejsze miejsce w Dogtown. Okej. Będę w kontakcie. Powodzenia. No to jazda. To mi się podoba. Tak wszystko stało za szybko. Ktoś to były sekundy. Nakręciłem to, co się tutaj dzieje. Ludzie pod gruzami, ranny trupem. Oj. Zapewnił się sprzedał. YouTuber. Myślisz, że nie wiem, że upadek był lepszy? Wiem, ale nie zdążyłem. Przynajmniej jakieś tego informacje o tym, że nie wpuszczałem nikogo na to miejsce. Skup się teraz. Dostaliśmy. Tędy nie przejdziesz bez walki. Znam twoje możliwości, ale wolałabym nie ryzykować. Ominiesz ich. What's this? Nie no, trochę dłużej ich też szedzę. Za dużo chyba. Nie,
przez mnie przepuścić. Niech nie patrzę, no. Nie słyszałem tego. Możesz mi chociaż powiedzieć, co się stało? Nie. Tak, nie możesz, bo nie wiesz. Rąbane, ile to jest takich mini dialogów, które można by było słuchać nieskończoność. Ty, no to coś jest nie tak, no ale no, no majster, no przecież nic nie zrobiłem, no spokój się. Ale problem wielki, sobie chodzę. Już, basta kolego. Ty, no powiem wam szczerze, że nie wiem czy my, jak my się tam dostajemy, to szczerze mówiąc. Plan może jakiś taki. Oho, chyba niezły. Strefa zagrożenia. Będzie działać? Nie będzie. Co ty robiłeś przez ten czas? Próbowałem, kurwa. Tlen sprawdziłeś? Tak. Akumulator jest w porządku. Dalej coś nie styka. Co? Jakbym wiedział, to już by było zrobione. No to jesteśmy w dumie. Czekaj, jeszcze raz sprawdzę tam. Dobra, no przed siebie chyba. O kurwa! Ja pier, Rupert, no. Chuja właśnie dostałeś. Dostałeś to ty teraz magii. Mam nadzieję, że nie zdążą powiadomić kumpli. Ale coś czuję, że zdążą. No oczywiście, że zdążyli. A pier, Rupert, no. Na szczęście mamy zajebisty sprzęcik i pozwala nam to mucić frajerów. No ale dajcie spokój, no ile ich tu jest? Miało być po cichu, a ten to już w ogóle magii. Kurde, ostatni cios. Dawaj, no. Ojej. O nie, przewybuchowym, nie. Dobra, biegnę przed ciebie z tą kataną. Jakoś to będzie, nie? Chyba. Ktoś tu biega. Siema, magii. Oho. Nie no, maszyny jakieś tu mają. Miało być po cichu, kurwa, miało być tak dobrze już było. Jak zwykle. Dawaj, do przodu. Gdzie jestem? Zbugowało się. O nie, no tego to nie pokonam za... Dobra, trochę zardzewiały jestem, tak? Dawno nie grałem. Będzie dobrze. Mam nadzieję, że punkt, który wczytamy, będzie przed tym, jak rozpocząłem walkę. A gra nie jest na tyle sprytna, że zrobiłem mi zapis po. No i to mi się podoba. Dobra, wracamy. Trochę podbiegłem do przodu i spróbujemy to zrobić oczywiście po cichu. Tym razem. Miejmy nadzieję, że mi się uda. Poczekam, aż oni sobie tutaj podejdą. I użyjemy tego, nie wiem jak to się nazywa, zapomniałem. To ma jakąś specyficzną nazwę, to urządzenie, którego używam. Oj, my bad. Kurde. Okej. Chyba znaleźli ciała, co? A nie, chyba jest gites. Po prostu tam gdzieś strzeliłem w tamto miejsce i on się tam udał. Co to jest? To jest ten sprzęt Minitechu chyba. Ja sobie tu wgram chyba do tego, do mózgu jakby. Ale na razie byśmy zabili tego kurde z czachą, bo to... Bo ten to jest ciężki przeciwnik, ciężki amigos. Dobra. I teraz chyba czysto. No i to mi się podoba i tak lubię przychodzić tego cyberpunka. Jest to potwornie satysfakcjonujące de facto. A ja w ogóle nawet nie zajrzałem do tego drzewka umiejętności. Kompletnie o tym zapomniałem. Rozdobyto punkty, ja tam nic w ogóle nie wydałem. Wejdźmy w te strzepy. Nie w strzepy, gdzie to będzie? To będzie postać, drzazgi, tarot. Może tarota se walniemy. A są jakieś jeszcze do podniesienia? Będę miał tu zaznaczone, ile jest do podniesienia. No chyba jakieś nowe te są, nie? A są, oczywiście, że są.
Dobra, statystyki, wytworzenie, gdzie to było? Postać? A, w postać po prostu, dobra. I mamy to drzewko relika. I teraz tak, jailbreak systemu odblokowuje nowe umiejętności wszczepu ramion. Jakoś nie używam tych ramion, nie wiem czy to będzie jakieś, a że doskok mogę robić takie 30 metrów, no nawet spoko, nie? Ukrycie wzorca, ulepszenie działania kamuflażu, nie używam. Skalowanie podatności, w trakcie walki możesz wykorzystywać chwilowo podatne na ataki części pancerza i wszczepy przeciwnika jako defekty. Trafienie w defekt, aha, i on tam wybucha później. No takie średnie, tak szczerze mówiąc. Chyba wolałbym te modliszki i tunelowanie danych. Co tu mamy? Wyrzutnie rakiet. Pięści goryla, mapowanie, ataki z doskoku. No kurde, ja nie korzystam z takich rzeczy w ogóle, nie? O! Spowalnia czas, jeżeli mnie przeciwnik tu wykryje. To jest chyba spoko. Kiedy kucasz nieruchomo lub skradasz, wykrycie przez w ogóle spowalnia czas. Wykonaj unik albo zryw, aby zniknąć przeciwnikowi z pola widzenia. To chyba spoko, nie? Tak szczerze mówiąc, to więc pójdziemy w to. A ja to w ogóle w razie czego sobie mogę te punkty od nowa oddać. To jest takie super, że mogę tą postać testować i tworzyć swoje drzewko umiejętności. Super, bo wcześniej tak nie było i to mnie strasznie denerwowało. Musiałem bardzo rozkminiać, co ja tam nie powydaję swoich umiejętności. Dobra, lecimy dalej. Później słuchajcie, ja wam wrzucę taki kilkugodzinny ten gameplay z 4 godziny, a potem zrobimy tak, że ja poustawiam to mikro. Zrobię wam tak ładnie, że jak ja mówię, to jest giereczkę troszeczkę ciszej. I myślę, że to już będzie wtedy zajebiście, ale tak chcę jak najszybciej wrzucić chociaż tą część gameplayu. Także niczym się nie martw się, jeżeli tak, bo z tego co słyszałem, tak często się przekrzykuję z tą gierką. To powinno w następnym odcinku być dużo, dużo lepiej. No i takie sobie trzy części zrobimy, jedna 4 godziny, druga 4, trzecia tam ileś i będzie myślę gituwa. Miejsce katastrofy otoczyć, ochronę i ewentualnych cywilów zdjąć, ślady usunąć. Oczywiście chodzi tutaj o tą prezydent. Najważniejszy poziom tajności, konsekwencje wyciągnie osobiście. Wyciągnij, o, z tego konsekwencje, chciałem go zabić po cichu. A weźmy, zróbmy tak. I tak. Trzeba uważać na tych przeciwników z czaszką, bo oni są naprawdę mocni. Łowca głów. Dobra, przed siebie, rura. Na górę po rusztowaniu. Dobra, tu chyba nikogo nie będzie, nie? Przynajmniej nie widzę nikogo na mapie, także biegnijmy po prostu. Nadróbmy troszeczkę tego straconego czasu, które spędziliśmy na słuchaniu tych rozmów wszystkich. Chociaż ja bym sobie najchętniej tą gierkę przechodził tak spokojnie, po cichu patrzył. Patrzcie jak to wygląda w ogóle, nie? Nawet wy to chyba macie w mega zajebistej jakości, bo nagrywamy w 2K. Także powinno być naprawdę fajnie, jeżeli chodzi o tą jakość. Tu już przeciwnicy są, coś tak czuję. I słyszę. Oj, to ilu? Ilu macie tam swoich ludzi? Leciało 11 osób, licząc Myers i mnie. Ile jeszcze żyje? Nie mam pojęcia. Ale muszę ci tam jakoś... Wiem. Wejdź na dźwig. Myślę, że dam radę go uruchomić. No to jazda. O, co jest? Kto mnie widzi? Czekaj. Kto mnie widział? I czemu mnie to od kurę wyzywa? Wrak jest przed tobą. Jak to wygląda? No nie no. To mieli rację, jeżeli chodzi o tą grafikę, to ten cyberpunk to przecież dajcie spokój. A gdzie ja mam iść ty? Dostań się do samolotu. Na dół? Nie zabije się tu? No nie, gituba. Dobra, no to trzeba załatwić przeciwników chyba, nie? Zrobimy to w moim stylu. Chyba wybrałem w ogóle nie tą broń co trzeba. Ona chyba nie ma tłumika. Tak, ja z rewolweru teraz strzelam. Dobra, no tyle. Tyle jeżeli chodzi o przeciwników z Dogtown. Który tam jeszcze? Dobra, ci luba. Ja se tu pozbieram jeszcze przedmioty. Witam serdecznie. Pozdrawiam rodzinko.
Kocham tą grę. A to są ludzie, czy to są roboty? A robot? Ale to jakieś technologicznie to... takie szefowe te roboty w ogóle, nie? Kurde, zwolniło mi czas strasznie, strasznie mocno. Za mocno wręcz. Co się dzieje, kurwy? Ale lipa. Tutaj czysto. Tutaj czysto. Ja chcę broń z tłumikiem moją. O, przeciwnik. Tylko nic nie widzę, bo Songbirdy atakuje. Dobra. Panowie. Pobawili się. To zaraz wybuchnie. Co wybuchnie? O, chyba już znam odpowiedź. Już, no biegnę, biegnę. Oj, co się stało? Mina jakaś? Czy... Nie no, gdzie by minę zdążyli rozłożyć? Chyba nie? Chyba nie. Coś się wydarzyło lipnego tu, nie? Dobra, przed siebie po prostu. Chyba, że coś wybuchło, ja nie zdążyłem tam lecieć. A, zawaliło się na moją twarz. Coś, ale głośne są niektóre dźwięki, muszę wam to poustawiać, bo... No, wszystko jest za głośne, albo za ciche trochę niestety. Dobra, a przecież to całe te... Spada. Cały dźwig mi na twarz spadł. Jo pierrupa. Ale ekipa wyskoczyła, te powiem wam. A nie, ty, to mocne chłopy są w sumie, bo to są chyba ci. Kurde, ja nie mam takiej... Ale zadyma w ogóle. Kontakt! Otwieram ok. Cieszę mnie, że w ogóle nie zwracałem na mnie uwagi, nie? Podobno ulepszone SA jest w tej postaci, ale nie wiem, czy to prawda. To wrakku. I uważaj, do kogo strzelasz. Tam są agenci USA, to nie wrogowie. Dobra. Chodź. O, witam. Będę uważać. A co się stanie, jak zabiję wszystkich agentów Nowych Stanów Zjednoczonych? Jo, witam panowie. Miło było poznać. A oto jakieś ulepszone chłopy. To gorzej już. One kurde ciężkie są. Ten też ma czachę. Ale, no co ja gadam w sumie. Te głupoty. Z granatami i tak dalej to. No ale ciężsi są ci z czachą. Gdzieś była umiejętność, że podobno zadajemy więcej obrażeń tym gościom z czachami. Warto by było ją wykupić, ale nie będzie ona. Dobra, lecimy przed siebie. Siemano. Dobra. Kurde, no ci z czachami to są mocni. Za mocni, wiecie co? Wejdziemy sobie na chwilę w umiejętności. Nie wiem, czy ja teraz będę mógł... No będę, powinienem móc wydawać, nie? Te umiejętności, tylko gdzie ja to teraz znajdę, nie? Czy ja w ogóle coś takiego mogę kupić? Strzelanie tutaj, ogień ciągły, zużywa wytrzymałość. No na pewno ognia żadnego ciągłego tutaj nie używam. Tutaj jakiś grom to na pewno nie. 5 punktów ładunku, znaczy te leczenie, tempo ładowania pierwszego zużytego ładunku przedmiotu leczącego. No w teorii możemy coś tam powydawać, nie? Ale ja bym tych gości z czachą. Koncentracja, zużywanie, następnego przeładowania. Wpływa na pistolety, rewolwery. Kiedy jesteś w trybie koncentracji, trafienie granaty w powietrzu są łatwiejsze. Dobra, to mnie nie interesuje. Szybkość zmiany broni, odzyskanie wytrzymałości. Szybkość poruszania się. No nie ma tu, nie ma tego, co ja potrzebuję niestety. Nie wiem, gdzie to było, za cholerę nie wiem. Ale na pewno nie tu. W tych umiejętnościach. Coś byśmy w sumie mogli tego, nie? Wydać jakiś punkt, ale
Czy ja coś potrzebuję, Turbo? Tak szczerze mówiąc. Może te ładunki lecznicze? A w sumie nie. Chyba. O! No masz strzelbę! Niestety. A ja niestety nie mam naładowanego. A mam naładowaną. Dobra, wiecie co? O, tyle mam wam do powiedzenia. Elo. Muszę. Nara, frajerzy. Gdzie idę? Zbiornik paliwowy jest izolowany. Nie wybuchnie. Widzisz coś? O, wrak samolotu. Nikogo żywego? Na razie nie. Nie mów, że się spóźniliśmy. Utrata krwi, członek grupy szturmowej Barhes. Rozejrzę się. Dobra, nie panikuj. Nic jeszcze nie wiemy. Rozejrzę się. Gdzieś tam powinieneś widzieć kabinę bezpieczeństwa. Skakuję drzwi. Co to jest? Notatka. Przeczytajmy ją. Prezydentka Rosani Myers wyraziła głębokie ubolewanie z powodu zaostrzenia konfliktu na granicy z Republiką Teksasu. Jak powiedziała Myers, nie da się wyrwać organu o żywotnym znaczeniu z tkanki państwa i oczekiwać, że organ ten będzie nadal funkcjonował prawidłowo. Według prezydentki negocjacje z Teksasem, zarządem Teksasu dotyczące wolnego handlu i swobodnego przepływania ludności nie zostaną wznowione, dopóki władze nie rozprawią się z terrorystami. My oczywiście jesteśmy w Teksasie, bo jakby Night City jest w Teksasie, tylko chyba tym nowym Teksasie, nie wiem czy starym. No tym w każdym bądź razie, który nie należy do nowych Stanów Zjednoczonych. Whatever. Roboty. Samice. I prezydent. O kurde. Nie ruszaj się. Kim jesteś? Masz 5 sekund. Spokojnie. Przysyła mnie Songbird. I nazywasz się? V. Wybacz. Musiałam się upewnić, że ty to naprawdę ty. Dobra, znikajmy stąd. Aj, kurwa. Kurwa, jeszcze się nie zmęczyli? Fajna muzyka, podoba mi się. Dobra, amunicja. Trzeba ich wyeliminować. No już. Ja niestety nie mam broni masowego mordu. To jest problem dość, bo coś czuję, że będziemy walczyć z jakimiś maszynami. Co ja tam w ekwipunku mam? Że będziemy walczyć z tymi. Z jakimiś przeciwnikami, którzy... którzy będą na przykład robotami. I nic im za bardzo niestety coś czuję nie pozadaje. Co my chcemy wziąć? Tak szczerze mówiąc, chyba ten karabin szturmowy ja bym tutaj wsadził, tak w razie w niech on sobie tutaj leży. No i tyle na razie. Zapisuję gierkę i lecimy. Oho. Oczywiście, że jest tam. One shot. Że jest tam... maszyna wojenna. Je ciężko zabić, chociaż z drugiej strony mógłbym użyć tego... tego mojego tego. Tej, nie wiem jak to się nazywa, jak to się nazywa, bo ja będę mówił tego. Zamiast normalnie jak to się nazywa, chodzi mi o tą... O to. Sandevistona. To co my robimy? Ty naokoło? Ty stoisz? Co jest 5? Dobra, wiecie co? Wróg w zasięgu ognia! Jakbym tak zrobił i się ukrył? Aha, i tak mnie widzieli. Ja pierchruper, ale mam przerąbane. O kurry. Te bronie trzeba jego strzelać. Ty, od kiedy to jest karabin maszynowy? O, mam... no GG. Ja to jestem fanem jednak po cichu działania. Ty, od kiedy to ta broń tak działa? Nie wiem, ale podoba mi się to.
Pusaj, pusz, 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 majster, pusaj. Muszę tego użyć, bo inaczej gdzie jest? Ile tu efektów jest w ogóle? Jakieś wybuchy, elektro tego. Wszystko tu się dzieje. Ja w ogóle całe życie nie wiedziałem, że trzeba strzelać tym robotom tego. W ich widziałka. I że to dość pomaga w pokonaniu ich. Niestety dowiedziałem się tego dopiero w ostatniej misji tak naprawdę. Że... O, pierrupę. Co ja zrobiłem? Ale też, no oni taki potężny damage zadają w ogóle. Nawet się nie zorientujesz, już spadasz, nie? Praktycznie one-shotowany. Dopiero w ostatniej misji się dowiedziałem w gierce, że można tak rozwalić przeciwnika, bo zupełnie przypadkiem zacząłem do niego tak strzelać. No dobra, no tap, 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 tap. Nie wiem co robić. Słuchaj mnie, lamusie. O, może stąd w sumie on mnie nie trafi. Czyli to nie jest takie głupie miejsce, do którego przyszedłem. Bo oni tutaj zanim zeskoczą, to trochę minie czasu. Ojojoj. Ja sobie mogę tu powoli ich wybijać. A to ich zadaniem jest dostać się chyba do mnie, nie? A nie, no w sumie moim zadaniem jest wyjść stąd. Także ja muszę podchodzić do nich, jeżeli bardziej oni do mnie. Dobra. Czy my chcemy się wyleczyć? Nie no. Chyba automatycznie się teraz wyleczę. Cześć, majster. O kurde. Jest problemos. Sande... Jak to się nazywało? Sande Vistan? Nie, musimy znaleźć jakąś swoją nazwę, bo ja do własnej nazwy... Co ja powiedziałem? Do nazwy własnych, to tak chyba powiem... Średnio bym powiedział. Mam głowę. Dobra. Gitec, jeszcze jeden przeciwnik. Nie, dwóch przeciwników. Proszę się nie wywalić. Będzie kaszana trochę. Ja to tak lubię właśnie, spieprzyć misję na samym końcu. I już prawie jest dobrze. Siemano. Oho. Trochę ich jest faktycznie. Nie wiem nawet gdzie strzelam. Cholera jasna. Kurde, bo oni mają te czaszki. Taki są ciężcy do pokonania. Te goście z tymi czaszkami. To faktycznie może by się przydała ta umiejętność, że jestem w stanie znaleźć lukę przeciwnika i jak strzelę w tą lukę, to zadaję jakieś tam duże obrażenia, bo tak wam powiem, w takim bezpośrednim starciu to jest GG. Znaczy GG to nie no, ale no nie jest to najłatwiejsze zadanie świata też. Nie ukrywajmy, ty no wskaz... Co się kurwa dzieje, no? Ty, ja nie... Pokonaj napastników, oni są nienormalni, kurwa? Ty, no ja rozumiem, że... Ja rozumiem, że wiecie, że wyzwanie czy coś, ale... Ty, jaja sobie robicie? Ciężkie, 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 ale... Ale jestem większy szefem. Paek, pyk, cia, pa, mach. O, granat! Nie, 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 nie. Oj! Chyba uratował mi jakiś strzep w ogóle. Dobra. Jeszcze jest tam jakiś kagatek. O! Ty, no, żeby nie zginął teraz. O, to zajebistą pozycję sobie wybrałem.
dostaną na... Elizabeth Crestreet. Pamiętam. Najlepsza kryjówka w ulicy. Brak sygnału cię. Co to były za efekty w ogóle się nałożyły na siebie? Czy my chcemy jakoś konkretnie zbierać te wszystkie rzeczy? To szczerze to jakieś... Zbieranie na tym zbieraniu tych rzeczy mi chyba jakoś bardzo nie zależy. Przy okazji jak gdzieś tu będziemy, to możemy pozbierać. Ale tak generalnie, ale chciałem skoczyć tam, no. Ostatni byłby skok życia, tak zwany, życiówka. Już pani prezydent, wszystko za... załatwione. Mogę coś tu jeszcze zbadać. Siła 9000 newtonów. No nie żyje. Ktoś w ogóle przeżył? Nie, tylko mam Songbird na łączach. Jest cała. Znalazła nam bezpieczną kryjówkę. To niedaleko. Songbird. Już się o nią martwiłam. Zapomniałam, że zawsze spadał na cztery łapy. Obie miałyście sporo szczęścia. Może nam je przyniosłeś. Dobra, dużo gadania, mało robienia. Tutaj krowa, która najwięcej muczy, to najmniej mleka daje. Idziesz? Idziesz. No i elegancko. Ciekawe, czy mogliśmy... A nie, nie mogliśmy tu wejść bez... Przed tym wybuchem i zobaczyć, jak to miejsce wyglądało przed katastrofą. Chyba nie mogliśmy. Bo może gdzieś tam w teorii po jakichś tam budynkach może się dało, ale wątpię, że twórcy nam to umożliwili. Bo wtedy by musieli jakby dwa... To jakiś pierdolony koszmar. Moi ludzie. Wszyscy zginęli przeze mnie. Nie obwiniaj się, bądź twarda. Co mnie to obchodzi? Ja tu mam misję do wykonania. Twoi ludzie zginęli przez Kurta Hansena. Tak myślisz? Nawet nie zdajesz sobie sprawy z tego, jak głęboko to sięga. Zostaliśmy zhakowani. To oznacza, że Hansenowi pomógł ktoś z Waszyngtonu. No i... USA na pewno już wiedzą o katastrofie. Namierzyli wrak satelitarnie. Wiedzą, że rozbiliśmy się w Dogtown. Chyba, że spisek sięga głębiej niż myślę. Hansen już pewnie sieje swoją geopolityczną propagandę, a to dodatkowo utrudni naszym ludziom przekroczenie granicy. Ano sieje. Cóż się, że dostaniemy w ogóle tą broń. Nikomu nie mogę ufać. Ja po prostu... nie wiem, co robić. Weź się w garść, ale... No nie chcę nic mówić, ale... Ja jej nie ufam, po prostu. Więc nie chcę jej tu motywować. Rozumiem, bo w sumie mnie nie obchodzi, tak szczerze. Ale masz jeszcze mnie. Ciebie? I Songbird. Wyciągniemy cię z tego. Dziękuję, Vi. Na razie trzymamy się planu. Co dalej? Zobaczymy. Fajny w ogóle aktor głosowy. Czekaj! Nie wiem, kto to tam dublinguje, czy tego, to robi to naprawdę nieźle. Widziałem damską wersję, brzmi gorzej, jeżeli chodzi o emocje i tak dalej. W każdej chwili mogą mnie namierzyć. Pod skórą mam tracker. Musimy się go pozbyć. Jest blisko arterii. Sama nie dam rady. Założyli tracker prezydentce? Dziwne. Środki ostrożności. Na wypadek, gdybym się urwała z Białego Domu na całą nocną imprezę. Pomożesz? No. Mam nadzieję, że to przemyślałaś. Bez niego będziesz zdana tylko na siebie. I na ciebie. Myśl o wrogach? Pomyśl o kimś, kto cię wkurwia. To najlepiej odwraca uwagę. Lista jest długa. Naprawdę długa. To nawet dobrze. Chwila. Czy to... No, kończ szybko. Chowaj się. O, chuja się schowałem. Czyli chyba faktycznie oni namierzają. Jestem. Samą porę. Namierzali to Majers. Cała.
ale jest tu gorąco. Musicie się dostać na górę budynku. Będę w kontakcie. Jest i Songbird. Każ nam wejść tam, wyżej. Prowadź. To twoje miasto. Night City, moje miasto, pewnie, że tak. Miasto marzeń. Psy gończy zwietrzyły wasz trop. Lepiej ruszajcie. Musimy iść. Teraz. A tutaj co to? Alternatywne wyjście? Kurde, no udam się tu, bo jestem ciekaw po prostu. Niby ona tędy nie idzie ze mną. Nie, tu pewnie... A nie wiem co to jest w sumie tu. A dobra, idziemy tędy. Ty, ja tak miałem iść? Nie wiem. Niby pokazuje, że tak, ty. Ja to pewnie, jak zwykle... To pewnie była ostatecznie dobra droga, tylko że... I tak pewnie mieliśmy się nią... tą drogą udać. Tak ja jak zwykle pominąłem pewnie jakąś część... Część zabawy tutaj. A cofnę się. A nie, dobra, już nie będę się cofać. Chociaż korci, ja bym się normalnie cofnął. A, nie mogę tutaj przejść. Czyli to po prostu alternatywne przejście. Ale niestety nie mam wystarczającej ilości siły, ponieważ jestem chudym, sprytnym i cichym gościem. Jak się stąd... Skąd ja przeszedłem? Ty, coś mi tu nie gra, chyba tędy by. Ta, tędy. Jak zrobię taki podwójny skok? O! Zarąbisz się. Dobra, lecimy. Jakieś rzeczy. No teraz niestety przez to, że nie dają ciucha armora, to one są troszeczkę bezużyteczne. Zapytaj naszego anioła stróża, czy może nam uruchomić windę. U ciebie już wszystko w porządku? Gdzie jesteś? Na pewno nie leżę wygodnie w wannie z lodem. Chociaż akurat teraz by to pomogło. Jestem w pobliżu. Musiałam zmienić miejscówkę, inaczej by mnie wykryli. Przydałaby nam się mała pomoc z windą. Już patrzę. Aha. Przykro mi, Vi. To nie będzie takie proste. Trzeba przywrócić zasilanie. W pobliżu jest szyb techniczny i skrzynka z bezpiecznikami. Idź wzdłuż rusztowania. Muszę przywrócić prąd. Może to chwilę zająć. Okej, przyczaję się. No i coś czuję, że ja teraz pójdę do tego miejsca, no oczywiście, gdzie poszedłem. Ja tak zawsze przez wszystkie gry robię, no. Bo ja muszę jakąś alternatywną ścieżkę zawsze wybrać. Lubię eksplorować w tych grach te wszystkie miejsca i podsłuchiwać tych wszystkich rozmów. Sprawia mi to całkiem spory fun. Działa. I tutaj jeszcze z moczety. Na szczęście. No już korci, żeby tędy iść. A tędy to my przyszliśmy przecież. Akebono. Jak nie ruszy, to będzie kurewsko źle. Gdzie my lecimy? Jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać. Myślisz, że działająca winda w opuszczonym hotelu zwróciła czyjąś uwagę? Tak, też mam złe przeczucia. Skubańce są pobudzone. Mają czułą sensorykę. Jeśli nas wykryły, to wkrótce możemy mieć towarzystwo. Tak dobrze znasz się na dronach? Coś się jeszcze pamięta z wojska. Na te modele jest jeden sposób. Trzeba szybko się ruszać. Nie brzmi to jak plan idealny. Ale na tę chwilę nie mam lepszych pomysłów. No, graficznie naprawdę jest to prześwietne. Czekaj. Po twojej lewej. Dron. Ktoś nim steruje zdalnie. Jeśli go tknę, zdradzę waszą lokalizację. Okay. Tego byśmy nie chcieli. To jaki plan? W restauracji jest punkt dostępu do sieci. Gdyby udało ci się do niego podpiąć, odwrócę uwagę dronów i oczyszczę wam przejście. Okej. Okay. Da się zrobić. Dobrze byłoby się przekraść. Ale gdzie mam się przekraść? To? Zamrażarka. To? Zasłona. To? Kamera. Czyli nie tu. No z drugiej strony możemy po prostu zrobić to na jabadabadu. Tak jak...
Ja, że tak powiem, mam w zwyczaju. Mam nadzieję, że ten dron nie lubi latać do góry i tu sprawdzać, co tu się dzieje. Nie no, z tym dronem to walka będzie... Da, już widzę, ile mu zadaje. Mhm. Zajebiście niekomfortowa. Dobra, mam nadzieję, że tu mnie nie wykryje. Poczekam, aż troszeczkę odleci w lewą stronę i sobie zejdziemy na dół, to jest pod nami bezpośrednio. Oho, oho, właśnie o to chodzi, właśnie o to chodzi, właśnie o to chodzi. O, widział mnie, widział mnie. Ja pier chruper, prezydent zdradziła wszystko. Ja nawet nie wiem, gdzie się miałem udać. A może po prostu rura przed siebie. A ty co? O pierdola. Co tu się wydarzyło? Zadziałało. Pamiętaj, że ryzykujesz nie tylko swoim życiem. Ja ryzykuję, przypadkiem to było. Bierzemy. Co tu się dzieje? Czemu ci przeciwnicy są tacy mocni? Przecież ja mu nic nie robię, no majster, nie no. Rura przed ciebie, BG. Pierdzielcie się wszyscy. Kurde, nie mogę. Nie! Puszczaj! Nie, ale generalny plan był dobry. W sumie. Po prostu przedrzeć się do tej taksówki, natomiast ominąłbym praktycznie całą zabawę. Radzę waszą lokalizację. Jeszcze raz spróbujmy. No kurde, powiem wam szczerze, że nie wiem jak tu tego drona. W restauracji jest punkt dostępu do sieci. Gdyby udało ci się do niego podpiąć, odwrócę uwagę dronu. W restauracji. Dobra, a jak się dostać do restauracji w sumie? Aha, tak, po prostu. No nie było to najcięższe na świecie, tak szczerze. Mogłem ją troszeczkę bardziej słuchać, to bym wtedy wiedział. Ale głupio zrobiłem. No, jak totalny głupek. Jak zwykle zresztą. Zaraz otwieram. Przygotujcie się. Ale udało się. Jakimś cudem. Dobra. Te leniwe dupki chcą, żeby dron odwalił za nich całą robotę. Teraz macie szansę się przekraść. Na paluszkach. Kurde, powiem wam szczerze, że ten stadion nie wyglądał na tak duży. Co tu się dzieje, ty? Gdzie my jesteśmy na tej mapie? A, to nie jest stadion. Ten Dochtom jest trochę więcej, większy. Myślałem, że to tylko stadion w sumie. Ale i tak, to zobaczcie, jaki to jest wielki teren, a jakby na mapie, jakie to jest małe. Taka mapa jest gigantyczna, nawet sobie nie zdajemy sprawy, bo... Przeszukać i zabezpieczyć obszar. Bo tutaj faktycznie chodzimy po tych budynkach i tak dalej. A normalnie, jeżeli chodzi... Jeżeli chodzi o grę, to chodzimy głównie po ulicach i tak dalej. Nie mieliśmy jakiejś takiej turbo okazji gdzieś po tych budynkach chodzić. Także to by pewnie tłumaczyło, dlaczego. O, pierrupa. No ja kontakt, no. A pier... no. A nie zdążę powiadomić kumpli w ogóle. Całkiem szybko poszło. No, czy my chcemy ich zabijać, tych wszystkich ludzi tam? Nie wiem, o czym mówiłem. O tym, a, że nie mamy okazji za bardzo tego. Za bardzo po budynkach łazić. Ciężko ich będzie zabić, bardzo ciężko. Ale z drugiej strony nie widzę, żebym miał jakiekolwiek inne wyjście. Chciałbym to zrobić po cichu. To byśmy musieli iść w tą stronę chyba, nie? Jeszcze się trochę cofnąć. Aha, to jakiś automat jest? Jedną nuke-kolę poproszę. Opierdzielimy po akcji. Zasłużone. Forma trzymana, dieta dobita, ale... Dobra, no tego trzeba raczej tak załatwić. Chyba się nie pierdzielimy z nimi, bo oni też się... z ludźmi nie pierdzielą. Odnaleźli zwłoki? Odnaleźli. Ale to na szczęście ten szczawik i ja go tam na strzała mam. Tylko... Niech on tu wejdzie lepiej w sumie. Jak ja go tu zabiję, to się wydarzy katastrofa w sumie. Bo wszyscy będą go widzieć, jego ciało. Teraz spróbuję tu zaskoczyć. No tędy go chyba nie chwycę, prawda? O, pistolet maszynowy typu smart.
Jakieś Uzi w ogóle to było chyba. Dobra, no ja bym... Ja bym to zrobił chyba w taki sposób, że... Że najpierw bym zabił tego kolesia. A czemu mi to tak szybko znikło? Strasznie szybko się wywalił ten. Nazwijmy go... Nie wiem jak to nazwać, to coś. Zapomniałem już jak się nazywa. Ta umiejętność Davida. Davida, ten szczep Davida. W serialu. Dobra, pyk pyk. Pamiętaj, że ryzykujesz nie tylko swoim. Ty no, jestem kurde za słaby, ja nie mam jakichś fajnych broni, nie? Znaczy no, mógłbym z tego shotguna w sumie strzelać, tak? On chyba sobie całkiem nieźle radził właściwie. Dobra, wiecie co? To właśnie jestem w trakcie wykonywania, tak. Kurwa, nasze szanse z każdą chwilą maleją. Jakie maleją, jak my ich tam mucimy? Pamiętaj, że ryzykujesz nie tylko swoim życiem. Granat. Ała. Chyba lepszej broni, ta szczerze mówiąc, niż ta, którą używam. To było mocne. Nie ma pierdze w sumie. Ona jest precyzyjna, potrafi przez ściany walić. Zarąbiste to jest. Możesz sobie stać dosłownie za ścianą i przeciwnika walić. Jeszcze teraz jak w ogóle, jak potrójnym tą strzałem wali. Kurde. Chciałbym sobie taksówę w sumie nie wysadził. O, zajebiście, co wysadziłem taksówę. Ja tu też mocny. Powiedziałem to w momencie, kiedy rzuciłem granat prosto w taksówkę. Nie wiem, czego ja się spodziewałem. To jest w ogóle fajna broń. Ale chyba możemy wziąć jakąś inną spluwę. Nie, spluwa auto. Widzę tu jakieś stoi. Też chyba rozwalone w sumie. Dobra, lecimy. Autka. Wszystkie rozwalone. A my tak daleko mamy z buta? No dobra. Pamiętaj, że to wciąż wrogie terytorium. Musicie uważać na patrole. Ja, trzymamy się planu. Musicie dostać się na Elizabeth Crestley. No dobra. Czy ja będę miał tak samo jak policja ich zaznaczonych na mapie? Skorzystacie ze starych tuneli metra. Najbliższa stacja znajduje się pod nieczynną halą Expo. Komu co się dzieje ty? Rozumiem. Przekażesz Myers? Niech wie co się dzieje. Songbird skieruje nas do tuneli metra. Przez jakąś halę Expo. Chyba nawet wiem którą. Dobry pomysł. Tutaj jesteśmy za bardzo na widoku. To w którą stronę? No idę przez, idę tam, gdzie mnie prowadzi gierka, ale... Unikając patroli, no dotarliśmy na miejsce, jesteśmy na miejscu. Czekaj, czy to mi Myers zaznacza? Czekaj, co tu się dzieje? Gdzie ja mam dotrzeć? Aha, to w ogóle nie tutaj jest, to jest po prostu drogą na dół. Gdzieś tutaj nas to prowadzi. Tak? Chyba tak. Wejdź, porozmawiamy. Obiecuję. Jakiej? Nie no, czekaj, coś mi tu nie gra, fest. Gdzie my się mamy dostać? Gdzie to jest zaznaczone? Tam. Czy my musimy schodzić na dół? Chyba generalnie musimy, nie? Ciężko mi powiedzieć, czy ja powinienem iść na dół, czy... No wydaje mi się, że powinniśmy iść na dół. Ostrożnie, nie wpadnij na coś. No dobra, ta rura. A mamy mam zaznaczoną tą policję, powiedzmy. I bargestop na mapie.
faktycznie gdzieś tam ciężko chyba będzie to unikać tych, tych patroli. Teren zabezpieczony. Tak słyszałem na mieście też, ale nie wiem czy prawda. Myers idzie? Chyba idzie. No ta mapa to wam powiem, no ciężko prowadzi, ciężko. Ale z drugiej strony też się jakoś turbo nie dziwię, bo przecież popatrzcie jak... jak ta mapa jest skonstruowana, co tu się kurde dzieje. To, że w ogóle ta gra jako tako działa, to już... znaczy ta mapa jako tako nas prowadzi, to i tak jest dobrze. I mnie dziwi. To prezydent idzie? No, jako tako idzie. Kurde, jakie przejście, jakie w ogóle, no... dowalone to jest. A pewnie też bym poszedł inną ścieżką i tak samo by było. A może nie? Nie wiem. Nie wiem, czy to jakby to... Unikajmy otwartych przestrzeni. Przynajmniej tyle. To jest ta główna ścieżka, którą ja poszedłem, czy nie? Ciężko mi powiedzieć, wydaje mi się, że wybrałem jako taką alternatywną ścieżkę. Ale może się mylę. Ja bym tu najchętniej po prostu skoczył na dół, ale... Aha. To nie było w planach generalnie. Mam nadzieję, że prezydent to jakoś dołączy do mnie. Unikajmy otwartych przestrzeni. Byłoby łatwiej bez tych skurwysynów na ogonie. Po czym dokładnie co zrobiłem, to wszedłem na otwartą przestrzeń. Pierwszy raz mi chyba ręka w ogóle zdrętwiała. Co jest? Nieprzyzwyczajony do... Byłam co do pierwszej wycieczki. Ale wciąż was nie namierzyli. Dobry pomysł, Uli. Mhm. Zaraz się to pewnie zmieni. Ktoś tu jest? Nade mną jest. Zaczynam wierzyć, że nam się uda. No bo się uda. Co się dzieje? Kto mnie namierza? Widza. Nie zabijam ich, bo... chociaż jest to satysfakcjonujące, to... obawiam się, żeby ciało znaleźli jeszcze większe, jakby tej warcie byli. Na straży. Ostrożnie. Dobra, chyba w tą stronę. Tak jeszcze wolę spojrzeć. No tak jakoś chyba tu i na prawą stronę. No ty pierdolisz! Jeszcze dwie butelki zostały. Podoba mi się, że tu normalni ludzie są, a my tak. Jak za dzieciaka się bawiło. Z jakimiś pistoletami tam. Tak właśnie wyglądamy. Ale skład. Co robisz? Nie zostawiaj jej samej. No to niech nadąża. A mnie noga swędzi. Dobra, chyba tutaj jest w miarę bezpiecznie. W razie czego mamy sondę, coś tam. Posterunek. Trzeba ich jakoś ominąć. To ja jestem ciekaw, czy tu są alternatywne drogi, czy... Nie, chyba gra nas tak poprowadziła specjalnie, dlatego nam kazała zawrócić i tak dziwnie iść. Bo to jest tak wpisane, ale pewnie jakbym poszedł alternatywną drogą, to też by się jakoś nic nie stało. Natomiast tutaj pewnie no specjalnie tak, żeby trochę akcji było. O czym tam gadają? Kogo tam, majster, wyzywasz? No ja zdążyłem. Ja to w ogóle lubię, znaczy wczoraj sobie przechodzę i nagle... w rozmowie przez telefon jakiś gościu, tak. Tą scenę taką klasyczną z tego. Z chłopaków z baraków o tym, o chlaniu i odpowiedzialności. Jak wychodzi z rury, tam gada. Nieźle wczoraj zachlałem. Paliłem blanty do 4 rano, film mi się urwał. To się nazywa gorsza dzielnica. A my łapa boli. Oj, bardzo nie ten przycisk. Nic nie odkryją, pusaj. O, odkryją.
I tu wysiadają, normalnie patrol robią. Ja pierruper. No ale to gdzie ja mam iść? No niby tam chyba gdzieś A nie wiem. Dobra, no tych agentów to... Pozbyć się chyba nie jest jakimś większym problemem. Przejść na drugą stronę to też nie jest większy chyba problem. Chyba że pojedzie auto, to jest. No nie będziemy gra prowadzić, bo ona mi każe zawracać i nie, nie wiem co tu się dzieje jakby, co ja mam zrobić. Ja na drugą stronę iść? Halo. Przepraszam, ale kurde, no nie wiem. Nie wiem co mam zrobić. Tam miałem iść? Gdzie ja byłem? Ciężko mi powiedzieć gdzie ja mam się udać, bo niestety gra to tak... Tak zarąbiście do kitu wytłumaczyła, że nie mam pojęcia, no. No, chyba sobie żartujesz. No ilu ich jeszcze tam przyjdzie, no? Ty, no już tam jest chyba cała ekipa w ogóle. Ja pierdoluper, no ale co ja miałem zrobić, ty? Ja nie wiem, biegnę przed siebie, nie? Albo tak wam zrobię. Niespodzianka. Witamy w Dogtown. Myślałem, że to wasza dzielnica, nie wiem czy prawda. A mi się w ogóle te gwiazdki zwiększają, no tak przecież. Na jasny gwint ja się z nimi biję w ogóle. No i teraz mnie prowadzi w lewą stronę, wcześniej tak nie było. Oszuści. Czy miałem iść jakoś tędy, tak? Aha. Co robisz? Nie zostawiaj jej sam. Nie tędy. Dobra, nie wiem co mam zrobić w pierwsze po prostu. A z głuboką teraz mam napisane, no niby tak. Że teraz chyba cel jest dość jasny, ale... Chyba mi odwaliło trochę. Nie wiem co mam tu zrobić. Utknąłem. CD Projekt Red. Proszę projektować gry jaśniej. Do takich durni jak ja, no. Dobra, widzimy się na miejscu, nie? Pamiętaj, że to wciąż... Aha, po prostu mieliśmy tutaj wejść i iść dalej chyba, nie? Bo to przed chwilą było zamknięte. Aha, no dobra. Tak jest, ale no nie było to do końca jasne i było to źle oznaczone. Miła odmiana. Też tam było mówiono o tych tunelach miasta. Że mamy się tam udać, ale... ale wiecie jak to się nagrywa gameplay i... Pieprzone Dogtown. Co wy zrobiliście z tą dzielnicą? Pierwszy raz tu jestem. To tak jak ja. I gwarantuję ci, że ostatni. To się człowiek skupia na czymś innym, nie? Jednak tu trzeba tu coś zagrać, tu coś powiedzieć ciekawego. Coś opowiedzieć, myślisz jednocześnie nad tym, czy wszystko się dobrze nagrywa. Jak to będzie wyglądać, co powinieneś zrobić. Jednocześnie chcesz się cieszyć tą gierką, więc też chcesz sobie tutaj gdzieś pochodzić. Po tym miejscu, po tym całym Dogtown zwiedzać. Nagrywanie gameplay to ciężka robota. Haruwa, bym powiedział. Wygląda jak jakiś muzeum. Snów o potędze. Bogaci głupcy handlowali tu marzeniami. Zabrzmiało, jakbyś kiedyś tu była. Prawie. Militech sfinansował ten obiekt. Miałam przeciąć czerwoną wstęgę w dzień otwarcia. Nie ma co zwlekać. Okej, okay, a jest to muzeum czego? Night City czy co? Może i zdolności technicznej? Spróbujmy. Bardzo tu cicho. To akurat dobry znak. Tak myślisz?
Chyba wolę, jak miejsca żyją. Ja to wolę tak. Ja to wolę na sobie mieć założoną lepszą broń. Także chciałbym zobaczyć, co tam w moim asortymencie zostało dodane. Czy jest jakaś broń, która zadaje więcej obrażeń? No jest, ale to jest oczywiście rewolwer, także w to mamy wywalone. Chodzi tutaj konkretnie tylko i wyłącznie o pistolety. Takie, żebym mógł sobie tutaj strzelać z tłumikiem, ewentualnie jakieś katany, coś takiego. Ty, no generalnie ten pan... A nie, dobra, no, myślałem, że pan Twardeusz zadaje takie obrażenia jak po prawo. Chciałem powiedzieć, że zarąbiste. Nie, chyba ta katana będzie najlepsza, tak czy siak. Za dużo jej nie używam, ale... Ale chyba będzie gites. A mogę jakoś... O właśnie. Fajne w ogóle, że mogłem sobie to rozwalić, przejść na drugą stronę. Zarąbiste. Tylko co dalej? Poczekaj na Myers. A Myers... A nie wiem, co robi. Model wysokiego budynku o bryle nawiązującej kształtem do tradycyjnej monety. Przeznaczenie usługowo-rozrywkowe, obecnie nielegalnie zaanektowane przez członków organizacji przestępczych. Cholera, nie ma innego przejścia? To chyba kasyno. W sumie jest problem. Możesz skakować z drzwi? Właśnie nad tym pracuję. No i się kurwa zacięło. Mój starszy zawsze tak mówił. Że tutaj nie wszystkie rzeczy da się komputerowo zrobić. Czasem trzeba manualnie. A potem coś mu się zepsuło na telefonie i trzeba było naprawiać. Wystawa odwołana, wszystko odwołane. No tak, bo tutaj Militech zaatakował Night City, dlatego wszyscy z dzielnicy Pacyfiki i tak dalej się zawinęli. I tutaj jest właśnie ta jakaś historia i plany, jakie snute były pewnie na ten temat. Nie bądź tylko wynikiem przeszłości, już dziś stań się przyczyną przyszłości. Funding our future. Do Państwa dyspozycji 14 interaktywnych sal wystawowych. Nie ma najlepszej okazji, by być w dobrym miejscu o właściwym czasie. Nad Państwa komfortem czuwać będzie profesjonalna obsługa, która chętnie odpowie na wszystkie pytania. No wiesz, czasami zostają rozwiązania siłowe. A zrobili z niego psa w ogóle. To pewnie chłop był. O co tam pod chowany jest? Kwatera główna Militechu. Nigdy nie doczekała się realizacji. A, to jest chyba w ogóle kasyno. To klub jakiś. Model budynku, klub Heavy Hearts. Już informacje o tych pójdzie łatwiej. Klubach i tak okay. Dalej mieliśmy. 3, 2, 1 i... Nieźle. O kurde. Idźcie do windy, po drugiej stronie hali. Informacja o tych klubach mieliśmy jeszcze przed w ogóle wydaniem gierki. Songbird kieruje nas do windy, po drugiej stronie. No, wiem, co tu się wydarzy. Kurde, trochę za dużo zaspoilerowali znowu przed tym, jak jeszcze w ogóle usiadłem do tej gry. Już wiem, jaka to będzie scena. Ale no, typical CD Projekt Red. W sumie. Nie psuje to jakiejś rozgrywki, ale... Ale dziwnie tak. W ogóle kiedyś, ty, jak teraz rugby są takie, że się wjeżdża w kogoś na pełnej i tam jest skasowany i lata w powietrzu, to ze wszczepami? O chłopie, już widzę te żółte, jakie tam były robione. A dobra, już, no zwiedzam sobie. Ja mam w ogóle. I tak mam pewnie już full, ale... Ty, teraz sobie coś uświadomiłem, wiecie co? Jak w grach jest dużo amunicji, to coś czuję, że wiem, po co to jest ta amunicja tu. A ja ją jak ostatni dureń wyzbierałem teraz. Wszystko. A jest jakiś limit amunicji.
chyba nas znaleźli. Są pewnie. Tak, czasem złe wieści. To ludzie Hansena. Wkrótce przypuszczą szturm. Chyba ktoś was zadenuncjował. Może ci ludzie na zewnątrz. Co teraz? Mam dla nich coś specjalnego. Właśnie nad tym pracuję. Oho. To atak! Wróg w zasięgu ognia! Gdzie w zasięgu ognia? Ja nie widzę. A, widzę. No i teraz by się snajperkę przydała. A może mam snajperkę w sumie, ty? Wezmę sobie ekwipunek. No z tej katany to ja wam powiem, używam tak... No mam niby snajperkę. A weźmy za katanę, bo ja... Tak szczerze mówiąc, tę katanę to używam raz na... ruski rok, dosłownie. Nie wiem, ile to jest ruski rok, ale chyba długo. Tak bym strzelał. Wymagana modyfikacja, generacja... A co to daje? Kołysanie. No dobra, jakiś tu karabin może troszeczkę lepszy. Znaczy celownik. Żeby mniejsze kołysanie było. Zobaczmy, jak się z tego strzela. Wolno, to już wiem. A jak jeszcze? No mały ten damage wam powiem. Tragiczny bym powiedział, tak szczerze. Ale chyba coś tam w ogóle zadaje damage'u. Czego podpalam? Nie, że mu elektryczne coś daje tam. O, pierrupa. Nie, ja się muszę otrząsnąć, ja już jestem za stary, nie? Coś się ze mną dzieje, kiedyś tu Fortnite, najlepsza ranga tego. Znaczy nie, Fortnite nie było rankiem, kiedy grałem, ale... A w CS-ie miałem wysoko. Prawie najlepszą. No to spróbujmy. Da się to skipnąć? Chyba niestety średnio, ale rozmowę chyba się da. Która zaraz po tej, potem. O. No, da się. Co teraz? Skip. Mam dla nich coś specjalnego. Właśnie nad tym pracuję. Jakby tu podejść na blisko, może i tak z katany? Też pomysł był niezły w sumie. Musicie ich zająć. Oho! Witam! Tak może być. No. I po kolei. Chillerka. No. Ty, katana jest jednak mocna, fest. Ale nie sądziłem, że aż tak. Tak szczerze mówiąc. Pewnie, że ich zmieciemy. Co jest? Był to robi naprawdę gorąco. Co tu się wydarzyło? Co tu się wydarza? Czemu cios ostatecznie nie działa? Czemu nic nie działa? Trzymaj pozycję! Oho. Napierdalam! Oho. No przecież ja mu nic nie robię, no. Zaraz mi ktoś zeskoczy i ganka zrobi. Ja pierno zrobił właśnie. Niespodzianka, jak to mówią. Nie no, GG. Chyba, że? Prawie jestem. Napisuję protokół kontroli. Nie no, teraz to mam przesrane. Majstry, otrząśniecie się chwilę? Chwila otrząśnięcia tak zwanego. Do życia wracamy. Co tu się dzieje? Nie no, ale ciężkie. Po co ja gram na tym najcięższym poziomie trudności? Prezydent. O kurde, prezydent. Ja pierdruper no. No co ja mogę na to poradzić, żeby tu... Najlepsze wstrzepy mam świata w ogóle, jakie można chyba mieć w tej gierce. Kurde, trzasnęli to działo! A i tak to normalnie mnie dupcą. Broń też mam super w ogóle. Według własnego stylu porobione. Ja pierfluper ich jest! Nie, ja coś muszę ogarnąć z tym tą czaszką, bo to jest jakiś żart kompletny. Że im nic nie robię w ogóle, damage'u. Wysadza ich, Songbird, czy coś, nie wiem, coś zrób dla nas.
Widzę. O, zaraz umrę, se poznam. Wow. Nie wiem, co się wydarzyło, ale... A, zmiotu ich z planszy wszystkich. Ty, a co się stało, że... Aha. To zły moment na oj. Songbird, jesteś tam? Chciałem spytać, co się tu wydarzy, że ta chimera nas zaatakuje, ale... Chyba nie wiem, źle to wygląda. Chrystusie Nazarejski. Zaraz będzie po nas! Ja tego nie rozwalę, co ja mam? Co ja mam zrobić? Sukinsyn jest w złym humorze. Somni, do kurwy nędzy, wracaj za uprząż! Już idę! Szybko! Myślałem, że będziemy się nadupcać. Tutaj! Ha, mam cię! Dobra, plan ucieczki podoba mi się bardziej. O kurde. Biegnę. To jest w ogóle porąbane, że to jest gra komputerowa, nie jakiś film, nie? Albo coś. Jakiś serial, albo jakaś animacja w ogóle. No działaj. To też widzieliśmy scenę z trailera. Winda już zamówiona. Musimy wytrzymać. Cieszę się, że te granaty tam nic jej nie zrobią. O kurde. Ue. A widzę to. Chcesz grać ostro? Będzie ostro. I co teraz? Nie, kurwa! No powiem wam, Kompeki Plaza to przy tym jest przedszkole. Nie próbuj mi tu umierać. Wciąż tu jestem. Tak lepiej. Nie wiem, czy lepiej, chyba złamałem żebro. Tylko tyleż? Stawaj na nogi. Nie możemy się zatrzymywać. Dasz radę? Ja szybko wstałem. Przecież skurwysyn nie odpuści nam. Jest mocno poobijany. Poślijmy go do piekła. Nie no, chyba sobie...
Chyba sobie żartujesz. Co to znaczy w obsłonięte punkty? Napierdolę. No, to samo mam ochotę powiedzieć. A widzę w co. Ja to chyba sobie żartujesz teraz. Szlak by to wszystko. Nie no, czemu na mnie jest skierowany? Ale laguje, co jest? Nawet taki pancerz musi mieć lukę. No, gdzieś ma chyba, słyszałem na mieście, ale... Gdzie ma pancerz lukę? Widzę. Ma. Ale przecież ja tu nic nie robię, tej luce to co mogę ją... Ale będzie walka z bossikiem, to mi się podoba. Dobra, wczytaj punkt kontrolny. Jestem gotowy na to. Tylko chciałem po prostu iść w fabule dalej. Dobra, no powiem wam coś, czuję, że nie jestem bezpieczny przed żadnym filarem, a moja broń, której używam, to sam mogę ją w dupę wsadzić. Nie wiem, weźmy może same z tej katany, bo to na pewno się nie przyda. Szkoda, że mamy tylko 3 miejsca na te bronie. Weźmy, o, pistolet Johnego. W sumie on jest spoko chyba. Pistolet Johnego albo jakąś strzelbę, coś takiego by się przydało, nie? Albo karabin zwykły. Sam nie wiem, co potrzebuję. Weźmy może pistola Johnego. Może on coś tam. No powiem wam, czas mi nie spowalnia i nie daje możliwości na unik. Nie jest dobrze, nie? Tylko tyle mam do powiedzenia. Jest mocno. No przecież jak ja to przecież pokonam, ty? Trzeba to skanować w ogóle. Dojeżdżamy go! Walwo wsłonięte punkty! To Valvo. Jedyna szansa! Ja pierdruper. Powiem wam tak, próbuję i nagle jest jakaś nowa faza. To jeszcze nie koniec. A drony naprawcze teraz też są. Ej, one... Chyba sobie żartuję, że one właśnie naprawiają taka... A, jeszcze strzelają do mnie. Mocny bosik. Elegancja, Francja. Chcesz jeszcze? Już nie ma dronów, ale są teraz drony strzelnicze, tak? Darąbiście. Uwaga na laser! Kryj się! Czyli teraz nie tylko zwykły ten chłop, tylko też... Niesamowite. Wspaniale! To zapamiętają na długo! Rąbany ten bosik, naprawdę fajne. Podoba mi się. Lubię jak... Jak bossy, to nie jest jakiś kurde wypierdek. O, blisko było. Dobrze, że użyłem tego. Bo jakieś inne rakiety w ogóle teraz. Już. Nie wiem, co ty, majster, tam robisz. Okej. Nie będzie, on ma teraz słabe punkty, bo... Nie dostaną mnie! Ktoś nie widzę, żeby w ogóle miał słabe punkty. No to ja mam sporo słabych punktów. Obawiam się niestety. Oj. No po mnie to na pewno. Szkoda, że... Kurde, no bo teraz zmienili ten system walki, że nie masz aż takiej ilości tych wziewów, a ja pewnie na normalnym etapie rozgrywki tam jakieś te... Trzymaj pozycję! Te wziewy dostajesz takie epickie, a ja mam kurde jakieś dla lamusów. Oczywiście nie miałem okazji nawet. Ja mogę sobie to... Nie mogę.
oczywiście nie miałem okazji przejść gry od nowa, bo chwilę przed aktualizacją przechodziłem gierkę. Nie daj się przysmażyć! Dobra, ale musimy się coś zadawać, nie? A ja przecież on nie ma już słabych punktów. To jak co my tu wykombinujemy ciekawego? Tak, biegam, wszystko fajnie, zajebiście, tylko... A, po prostu w niego strzelać. Aha! No dobra. To granaty chyba teraz się przydadzą, co? No chyba nic mu nie zadają. Dobra. Oho. Aha. A teraz by było chujowo się wyjebać, więc... Biegnijmy. Oho. Rakiety. Przed siebie po prostu. Zaufajmy systemowi walki, że jest on sprawiedliwy. Dobra, jeszcze strzela. Dobra, i teraz... Palimy seryjkę. Oho. Puść. To tutaj się uda. Udało się. Bo ja mu nic nie zadaję, on po prostu dostaje damage z czasem, mi się wydaje. To wystarczy unikać teraz. Albo Myers mu tyle zadaje. Nie wiem, ale wiem, że ktoś tu chyba dobrą robotę robi. Dobra, szefowa mówi, to już skacze. Uważaj, teraz eksploduje! Łap! Poczęstuj go ty! Ha! Na złom! No i elegancko. Krzyż na drogę. To był chyba najtrudniejszy boss w Cyberpunku, jakiego spotkałem. Jakość gwarantowana przez Militech. Ja pierdolę. Dajcie, zaznaczę sobie tutaj. O. Było blisko. Ale załatwiliśmy go. Dobra współpraca. I sporo szczęścia. Zbierz co się da i wynośmy się stąd. Zamierzam. Gdzieś tu powinno być wyjście. Bym sobie chętnie popatrzył, jakie tu w ogóle granaty mamy, bo wszystkie granaty, jakie tutaj ja mam, to są tak naprawdę te granaty z... Jak to 14 obrażeń fizycznych? Czemu tak mało? Wszystkie granaty, które ja mam, to są granaty oczywiście z tego, nie? Z... poprzednie, jakby z poprzednich wersji. Pewnie jakieś tutaj zostały dodane, zmienione, jakieś nowe schematy, coś. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jeszcze to wydaje mi się, że może mamy lepsze. Nie. Nie wiem, które jest lepsze w sumie. To daje 107. No tam to lepsze jest, więcej healuje. To jest w dłuższym czasie, ale generalnie wychodzi lepiej, to sobie weźmy to. Coś tu jeszcze jest do podniesienia? Jest, ale to amunicja to nas nie interesuje. No proszę. Drzwi jakieś kontenera. Co tu? Nieźle. A, wyjście. Oby to nie był ślepy zaułek. Tunele powinny nas doprowadzić na Elizabeth Crest Street. Co z Songbird? Nie wiem. Milczę. To źle. No, dawaj. Kurwa. Ale jest jakiś właz. Spróbujemy wskoczyć?
Pytanie. Ale klimatycznie tu strasznie. Teraz jak ustawiłem wam tak fajnie dźwięk z... Jak nie... Przynajmniej tak mi się wydaje, że jest fajnie, że jak... Że jak nie mówię nic, to gra jest głośno, to... Czasem nawet warto jest nic nie mówić, tylko na cichacze tu sobie poprzechodzić tak klimatycznie. Zatrzymajmy się na chwilę. Co jest? Nie podoba mi się to. Spróbujesz jeszcze raz wywołać Songbird? Nie powinniśmy się zatrzymywać. Tu nie jest bezpiecznie. I właśnie dlatego potrzebujemy Somi. Proszę, zrób co mówię. Okej, spróbuję. Songbird, odbiór. Zaczynamy się niepokoić. Songbird! Nie ma jej, co? Chyba znowu masz tylko mnie. Witamy z powrotem, Johnny. Nie słyszę entuzjazmu. Mógłbyś się bardziej postarać. I jak? Masz ją? Nic. Cisza w eterze. Kurwa. Co właściwie się z nią stało? No, straciła kontrolę nad robotem, to wiemy, ale... Ale tak generalnie wydaje mi się, że... Czy nie chcesz powiedzieć? Wydaje mi się, że to została zaatakowana, ale nie wiem. Wszystko nie mogę tak powiedzieć. Bardzo szybko. No, zbyt głupi. Trudno to opisać. Czy inteligencji tylko. Powiem jedno. Była przerażona. Jakbyś nagle otworzyła pudełko ze swoimi najgorszymi lękami. Dobrze powiedziane. Nie jestem pewna, czy rozumiem. Ja też nie. Somi miewa ostatnio gorsze momenty, ale to mija. Zakładam, że ona też spróbuje się dostać na Elizabeth Kress. To byłoby najrozsądniejsze. A, jasne. O ile w ogóle wróci, to ze straszliwym kacem. Skąd takie założenie? Stąd, że też byłem na tej imprezie. Nie mam pojęcia. Czułem się, jakbym był parę metrów pod wodą. Czasami próbowałem się wynurzyć, ale tonąłem. A kiedy Songbird straciła kontrolę nad Chimerą, woda zmieniła się w gorącą smołę. Źle to wszystko brzmi. No najlepiej nie brzmi, nie to najlepiej. Prawda. No. Ale może to faktycznie jakieś przeciążenie. Netranerki tak mają. Wiem, co mówię. To co? Idziemy? Idziemy. Prowadź. A nie, to ja prowadzę. No to dobra, to za mną. Jednak. Idziemy na południowy zachód. Wygląda na to, że zataczamy koło. Songbird powiedziała, że to najlepsza kryjówka w okolicy. Opuszczony budynek, brak sygnatur cieplnych. Trzymam cię za słowo, Somi. Przyda się mała pomoc. Jasne. I... Dajesz! Rozwidlenie? Okej, tego nie było w planach. Którędy idziemy? Prawa czy lewa? Komunizm? Czy rasizm? Lewa czy prawa? Ciężki wybór. Nie wiem, tu brzmi... To co próbujmy jest? Próbujmy tędy. Nie próbujmy tędy. Obiecująco. Tam będzie zadyma, a tu? Nie no, tutaj zobaczcie jakie widoczki, idziemy tędy. Coś zawalone jest, coś okay, tego owego. Nasza stacja, widzisz? Po prawej. Tam wchodzimy. O, no wreszcie. Też tęsknię za tlenem. Oddychać muszę, bo się uduszę. Fajnie, klimatycznie tu, a tutaj? Co tam dalej znajdziemy można? Że warto by było tutaj troszeczkę... Nie, tamtędy nie przejdziemy. Strata czasu. Tunel techniczny. Możemy się przecisnąć na drugą stronę. Dobra, chilluj bombę. Daj mi tu pochodzić, bo... Skoro tu takie przejścia są, to chyba coś tu będzie, nie?
Aha. A, coś jest, jakieś drzwi, ale... Pewnie zaraz się tu... Zaraz tu przyjdziemy pewnie zamiast mnie. Moje szczęście. Moją miłość do eksploracji tunelów. Tuneli? Tuneli chyba. Tędy jakaś mam iść? Nie. A, odblokować tu wejście, no ale jak? No dobrze. Im szybciej, tym lepiej. Nam... A, no bo tak, bo my jakby nadal umieramy, tak? Zapomniałem, co się działo w fabule Cyberpunka. Oczywiście nadal jesteśmy w ogóle chorzy, tak? Z Johnem Silverhandem i nadal umieramy. Elizabeth Crest Street. Jak najszybciej znaleźć rozwiązanie. Tak na nie umówiliśmy. 9 reelekcji, dasz wiarę? Jakby się przyspawała do stołka. Ciekawe, że dorobiła się swojej ulicy w Night City. Słyszę nutkę zazdrości. Ach, wydaje ci się. Tak jak się współtego. Współpracowczyni. Albo rywalka. Pracy. Jakieś bronie. Zapomnieliśmy o czasie czerwieni. Czas czerwieni to jest ten moment, kiedy chyba tego, nie? Wybuchła bomba jądrowa w Night City, a konkretnie to nie, że se sama wybucha, tylko Johnny Silverhand wypieprzył w pizdu Night City. Ulica Elizabeth Kress w granicach Night City to jest ponurym żartem. To wpychanie nam do gardła bezczelnej propagandy tworu New USA, nawet jeśli mówimy o dzielnicy od 1 dla 1%. 1% dla 1%. To jakieś oburzenie jest. Po prostu czas czerwieni. To chyba nie o tym jest mowa w ogóle. O. Na pewno nie o tym. Łoż, kurde! Zreszyłem. A to, że kamera mnie chyba zauważyła, to mi nic nie zmienia w życiu, prawda? Jest chyba w chuj gorąco. Okej. Zrobione. To zrobione. Czekaj, czemu... Czemu ona idzie z nami? Pewnie się okaże, że tędy mamy wyjść w ogóle z tych tuneli, nie? Tylko ja ostatecznie za... Tutaj. Wojskowi lubią mieć wszystko pod kontrolą. Hansen nie jest wyjątkiem. Czekaj, gdzie ja chodzę, ty? Dobrze. By tutaj dwie drogi były, ja bym się chciał jeszcze tam cofnąć. Ja tu tylko po itemki jakieś przyszedłem, coś takiego. Granat błyskowo-hukowy, to już, nie wiem, ze 100 razy ten pieprzony granat podniosłem, tak szczerze. Chyba, że za każdym razem jak podnosimy jeden, to wtedy jak dopatrzę się w owego, to mamy ich więcej. No nie, mamy maksymalnie 2. No dobra, bo coś czuję, że ten tunel, to tak naprawdę on się będzie w nieskończoność tu. Ciągnął. Bo pewnie tymi tunelami sobie normalnie po Dochtown będziemy mogli chodzić. Także idźmy tak, jak nas prowadzi giera. A, nie teraz. Widzi, co zaraz przejdzie. Już lepiej. Co z tobą? Jesteś ranny? Coś takiego, powiedzmy. Można tak powiedzieć. Stary uraz. Nie taki stary, skoro posłał cię na podłogę. Sprawa wygląda tak, że umieram. Przez relik.
ale mniejsza o szczegóły techniczne. Songbird twierdzi, że może mi pomóc. Relik? Interesujące. Wybór Somi jest mniej przypadkowy, niż mi się wydawało. Czyli na tym polega wasz układ. Od początku czułam, że nie robisz tego dla pieniędzy. Aha. Skąd to przeczucie? Bo mnie nie zostawiłeś, kiedy zrobiło się naprawdę gorąco. Dziękuję za szczerość. Wygląda na to, że wszyscy potrzebujemy siebie nawzajem. Wygląda na to, że wszyscy, którzy grają i teraz oglądają tą serię, przeszli, prawda, od Cyberpunka, także mogę tutaj delikatnie zaspoilerować. Chciałem powiedzieć, że może, jak coś, to sobie skipnijcie po prostu 30 sekund, że może uda się chociaż... Czyli przewidujesz kłopoty. Dzisiejszego wieczoru nie spodziewam się niczego innego. Lepiej przygotować się na każdy scenariusz. Że może chociaż w dodatku uda się mieć szczęśliwe zakończenie, bo tylko same dokaszane są zakończenia. Każde smutne, każde praktycznie... Nie powiedziałbym, że złe, ale jakby każde nie ma takiego prawdziwego happy endu. I fajnie to zrobili, przynajmniej według mnie. Wchodzimy na trzy. Same słodko-gorzkie zakończenia w Cyberpunku mamy. Raz, dwa. O, też scena z trailera. Myślałem, tu chyba będziemy też gadać w ogóle. I ciemno jak w dupie. A tu... Jeszcze jej nie ma. Tu się osiedlimy, no. Trzeba poczekać. Mhm. Tu do nas wbija agencik. Chcemy tu siedzieć po ciemku, przydałoby się zasilanie. Może nawet uda się odpalić radio. Co, stęskniona za wieczornym... Ty patrz. Sztuka współczesna. Chyba agregat domowej roboty. Ciekawe, czy działa. Silnik wybebeszony z Tortona, dość zajechany. Jest resztka czutu. Jeśli paliwo nie zwietrzało, mógłby odpalić. Ale nie odpali. Nie bez zasilania. Sprawdźmy. Ale skoro już mamy chwilę dla siebie, to słuchaj. Coś mi tu nie gra. A tobie? Tobie zawsze coś nie gra? Zgadzam się. Mnie też coś tutaj nie gra. Songbird. Genialna netrenerka, która obiecuje ci ratunek, a potem zostaje zdmuchnięta z planszy. A też co zajaram? Myers. Tak jakbym ja jarał. Której ktoś w Waszyngtonie próbuje wbić nóż w plecy, a my nie wiemy dlaczego. Aha, jeszcze Kurt Hansen z pierdoloną wyrzutnią rakiet. Wiesz co? Mam dziwne wrażenie, że ktoś nie powiedział ci całej prawdy. Intryga sięga głęboko, Johnny, to pewne. Ale złożymy pełen obraz. Kawałek po kawałku. Albo wcześniej to z nas zostaną kawałki. No dobra. To co z tym prądem? No trzeba odpalić chyba, nie? A ty, a ja nie mam tego serca, powiedzmy, co podniosłem od tej maszyny, zapomniałem już jak się nazywała. Chimera. Chimery? Wydaje mi się, że mam, tylko nie wiem, czy to działa jak jakiś reaktor taki właśnie, który by prąd zrobił. Wydaje mi się, że tak, nie? Że to było jakby to główne takie zasilanie. Takiej wielkiej maszyny, to przecież ona musiała się jakoś samojądrowo, powiedzmy... Jakby mieć sam ładunek jądrowy w środku, żeby się napędzać, nie? Inaczej ciężko by było, żeby na baterię chodziła. 4 razy większa maszyna niż czołg. Przynajmniej tak na logikę to biorąc. Nóż panka! Ciekawe. Pierwszy raz widzę. I w ogóle przerwałem dialog z Myers, ale już tam kiwno.
Granat. Stare posłanie. Prowizoryczne posłanie. Zasiedlane przez różne formy życia. Hej, wszystko gra? Tak. Mówiłam, że muszę się przebrać. Nie można mieć chwili dla siebie. Nie słyszałem, nie słyszałem. Z żonym gadałem, że nas chcecie wydupcyć. Też nie wiem, czy to prawda. Ale już takie słuchy na mieście. Wyjmij baterię. Myślę, że powinno się udać. Też powalone, jak długo niektóre baterie takie małe potrafią trzymać, jakby jak wiele mocy potrafią trzymać. No, siedzi. W słuchawkach takich dołusznych, czy nawet tych, tu też nie mam kabla. Potrafią po 20 godzin trzymać te słuchawki. Uwaga! Nawet więcej tam. Ha, mamy to. W przyszłości to taka bateria to by chyba całe życie. 77. Co ty na to? W lodówce już się chłodzą następne. Śmiało. Zasłużyłeś. Wyglądasz jak modelka z katalogu Menela. Night City zmienia ludzi. Częstuj się. Piwo? Teraz? No co? Przeżyłam dziś katastrofę lotniczą, obławę i atak prototypowego robota bojowego. Tak, kurwa. Właśnie teraz. Nie wiem, zważywszy, że dostałem info wcześniej o tym, że jest to troszeczkę taki thriller szpiegowski, to kurde, nie ufam jej. Ja tu zawsze kminię, mówię. Co ona tu mnie podgryza? Jakiś tutaj, weź piwo, masz mój głos? Dobra, no napijmy się. Masz mój głos. Rozumiemy też. Żyliśmy dużo. To prezent powitalny od Songbird. Chciałabym. Wracamy do Night City, gdzie nie cichną spekulacje na temat katastrofy samolotu pasażerskiego. Według przedstawicieli NUSA miała nim podróżować sama prezydentka Rosalind Myers. Władze miasta wciąż nie wydały oficjalnego komunikatu. Głos w tej sprawie zabrał jednak ktoś inny. Kurt Hansen, samozwańczy przywódca Dogtown, zwołał konferencję prasową, na której przedstawił swoje stanowisko. Próbują mnie wrobić. To chyba jasne. NUSA od lat szukają sposobu, żeby mi posłać kulkę. Nie twierdzę, że jestem święty. Ale nie jestem też samobójcą. Atak na głowę państwa? Traktuję tę sprawę poważnie. Wy też powinniście. Zastanówcie się, jaki jest cel tego spektaklu. NUSA potrzebują pretekstu, żeby wysłać swoje siły do Dogtown. A potem, żeby zapukać do wszystkich drzwi w całym jebanym Night City. Cholera. A to... Pieprzyć to. Oznacza... Sukinsyn. Sprytny sukinsyn. Nieźle to sobie obmyślił. Wychodzi w światło fleszy i odsuwa podejrzenie od siebie. Wcale mnie nie pocieszasz. Tym bardziej, że jeżeli komuś faktycznie zależy na wojnie, jestem mocnym casus belli. Musisz się ujawnić, nie powinna się wychylać. No chyba nie powinna, tak szczerze. Ale z drugiej strony... Nie wiem, no ja mam za zadanie ją wyprowadzić, żeby wyszła żywa. Tym bardziej nie powinnaś się wychylać. Przynajmniej dopóki nie dowiemy się czegoś więcej. Czytasz mi w myślach. Słyszysz? Ktoś idzie. Songbird. Mi się wydaje, że to właśnie Reed tu wchodzi. Może tak. A może nie. Że tak go poznajemy, ale to by było dziwne, nie? Ale się przyfarciło! Aha. Penthouse z panoramą na miasto! I sprawnym światłem. O, coś tu nie gra. A to dlatego, że jesteś pieprzonym malkontentem. Chcesz przegapić zrzuty sprzętu, czy jak? Trzeba ich ściągnąć.
Chodź, rozejrzyjmy się. Poczekaj, spróbujmy pogadać. Na twoją odpowiedzialność. Opuśćcie broń! Kurwa! Nie każ mi powtarzać! Ej, spokojnie, szukamy tylko miejscówki na noc! Ta jest zajęta, wypad! Mówiłem. No, właśnie widzę. Apartament prezydencki, co? Cholera. Słyszałem, że jest nagroda za głowę Rosalind Myers. Co z tym zrobimy? Spróbujemy się dogadać. Nie chcemy problemów. No, ale ta broń mówi coś innego. Ta broń na razie siedzi cicho. O ile wy też będziecie. Jest to jakaś opcja? Ale nasze milczenie kosztuje. Przyhamuj, człowieniu. Błagam. Negocjuję. Kurwa. Pamiętasz, co było, jak negocjowałeś z Hansenem? Kurwa, sąku. Co było, jak negocjowałeś z Hansenem? Nic. Drobne nieporozumienie. Tak, nic. Urżnęli mu nogę. Możesz się wreszcie... Konflikt interesów. Pułkownik Hansen nie lubi takich jak ja. Niezależnych przedsiębiorców. Okej. Okay. Pytanie brzmi. Co wy możecie mi zaoferować lepszego? Przeżyjecie kolejny dzień. To zawsze coś. Dogtown? Tu się nie zgodzę. Kto mówi o Dogtown? Jeśli pomożecie mnie, ja pomogę wam. Mogę was stąd wyciągnąć. Nowe miejsce, nowa tożsamość, setki nowych możliwości. Jacob? I niby... Jak by to miało wyglądać? Fajne jest to, że ja chyba do nich mogę zacząć strzelać, nie? Nie będziemy wchodzić sobie nawzajem w drogę. Ale gdybyśmy mieli jakichś niespodziewanych gości, to mogę liczyć na wasze wsparcie. Jeszcze się zastanawiasz? Facet. Kalkuluję rachunek potencjalnych korzyści. Istotnych. Jak ci jebnę, to pójdzie szybciej? Zgoda, pani prezydentko. I chcę... Rayfielda! Ja pierdolę. Okej. Okay. Jakiś konkretny model? Mój tyłek dopasuje się do każdego. Nie będzie Rayfielda. Zacznij szukać garażu. Tak zrobię. O ile twój ochroniarz nie poderżnie nam w nocy gardeł. Vi, czy zamierzasz poderżnąć gardła tym dżentelmenom? To zależy tylko od was. Będę was mieć na oku. I vice versa. Dobra, no to kurwa postanowiony układ jest układ. Konkretni ludzie. Z wami piwerko za nowe znajomości. Ale rano polujemy na zrzuty. Musimy być na chodzie. To tak jak my. Chodź, Vi. To był długi dzień. Ale fajne. Wydaje mi się, że mogliśmy ich normalnie zabić. I się ucz. Kiedyś przez ciebie zginiemy. Nawet jeśli to z uśmiechem na ustach i z jajami we właściwym miejscu. Dobra, chodźmy tu pogadać z amigosami. Ten to wygląda w porządku, ja chcę z tym gadać najpierw. A nie mogę. Co tam? O! Chcesz pogadać? No pewnie, że chcę. No to... Powiedz, jak się pracuje dla głowy państwa. Waszyngton dobrze płaci. Się pośmiali. Wyglądam ci na kogoś z Waszyngtonu? Nie wiem. Nigdy nie byłem. Daj spokój. Jestem stąd. Heywood. Doktor. I tak już raczej zostanie. Przed chwilą przybiłeś piątkę z prezydentką. Wyjedziesz stąd tym swoim Rayfieldem. Dzień, w którym uwierzę komuś na gębę, będzie moim ostatnim. To czemu zgodziłeś się pomóc? Bo honorowy ze mnie, skurwysyn. Ludzie tacy jak my mają swój kodeks. O, tak czy inaczej, wybraliście dobrą metę na nocleg. Na uboczu, bezpiecznie, jest nawet prąd. Dziwnym mikrofonem to było używane. Trochę, no jak mój.
Czegoś tu nie rozumiem. Skoro jest tutaj tak bezpiecznie, to czemu budynek stoi pusty? Ponieważ jest nawiedzony. Kurwa, człowieku, naprawdę nic nie słyszałeś? No. Bo gościu ma dziwny głos. Nie mówię. Tak jak ja. Ludzie umierali tu w zagadkowych okolicznościach. Ja może połudze. To ja. No. Jak ja. Jak raz znaleźli 12 wypalonych netranerów, to Hansen zakazał tu wstępu. A wiesz, jedno słowo pułkownika działa lepiej niż wieżyczki obronne. Ludzie się trzymają z daleka. To co my tu jeszcze robimy? Mamy wyjebane na Kurta Hansena i miejskie legendy. Wspominałeś wcześniej o jakichś zrzutach. O co chodzi? Sprawa wygląda tak. Pułkownik Hansen ma specyficzny sposób odbierania przesyłek od kontrahentów. Sprzęt, broń, amunicja, czego dusza zapragnie. Ładunki trafiają do Dogtown drogą powietrzną. Jeśli znasz miejsce i czas zrzutu, no, można na tym dorobić. Łapiesz? Chcesz powiedzieć, że opierdalacie Hansena? No, ja to nazywam redystrybucją dóbr. Ale reszta się zgadza. Nie, to chyba jakiś mic był się ustawiony, taki bezpłciowy ma głos, ale to nie wina jego głosu, tylko mikrofonu? Jak u mnie? Szukamy znajomej. 30 lat, koreańskie korzenie. Może ją widzieliście? W Dogtown? Nic mi to nie mówi. Nie mogliście umówić się w knajpie? Nocna warta, co? No, mój wkład w naszą umowę. No i przyzwyczajenie z Badlandów. Czyli nomada? Tak. Może kiedyś. Porzuciłeś rodzinę? Zdradziłem rodzinę. Nie każ mi o tym mówić. Szkoda, brzmi ciekawie. Poznamy historię jeszcze tych dwóch agentów. Co to było? Laptop, ale chyba... Ja ci tu za bardzo przy tym laptopie nie mogę. Dobra, to co? A, raz? Dobra, coś było delikatnie źle ustawione. Ciągle to zmieniam. Mam nadzieję, że w końcu uda się ustawić dobrze, ale tak jak mówię, jest zupełnie nowy sprzęt do wszystkiego, więc... Już nóg nie czułam. Chodź, też sobie klapnij. Więc ciężko jest to wszystko skalibrować, jak wciąż nawet... Wciąż nic od Somi? Słuchawki są nic. Inne. Jeśli inaczej słyszę. Jest źle. Nic takiego nigdy się nie zdarzyło. Co myślisz o naszych nowych znajomych? Określenie pożyteczni idioci nabrało nowego znaczenia. Dwie dodatkowe spluwy zawsze mogą się przydać. I co? Naprawdę im zapłacisz? Czemu nie? Też ryzykują. Oho. A co jeśli Songbird nie przyjdzie? Na razie musimy poczekać. A jeśli Songbird się nie pojawi... Wtedy... Powiedzmy, że jest jeszcze jedna opcja. Zobaczymy rano. Na razie trzeba odpocząć. Nie do wiary. Co? O tej porze byłabym w domu. Na nocnym stoliku czekałby wieczorny raport, szklanka destylowanej wody i tabletki nasenne. Nie brzmisz, jakbyś za tym tęskniła. Dobranoc, Vi. No myślę, że w sumie po takim jednym dniu takich akcji myślę, że można by się było zaprzyjaźnić. My już to jak kumple. Razem. Jest na balkonie. Gdzie Jacob? Był zrzut. Jacob zszedł na dół badać. O, jak tam nocka? Jak to pod dachem? Trochę... Trudno się przyzwyczaić. Za to Jacob. Kurwa, ten to ma sen. Ne, wskakuj maleńka, to Rayfield, mam ważnych znajomych, coś tam, no wyższe sfery.
I tak do świtu. Człowiek z ambicjami. I złamaną przegrodą na sobą. Coś czuję, że nie przeżyją. Jak zawsze jest taka rozmowa, to zazwyczaj bohaterowie nie przeżywają. Niestety. Ale może będziemy mieli okazję ich uratować. Albo przynajmniej tutaj nie skazywać na taki los. I na przykład podziękować za pomoc i powiedzieć, że niech idą swoją drogą już dalej. Nie przyszła. I już nie przyjdzie. Songbird może już nie żyć, a my tracimy czas. Nie wierzę. To moja przyjaciółka. Nie będę jej przedwcześnie wystawiać aktu zgonu. Muszę ją znaleźć. Nie zostawia się swoich za linią wroga. Kadeci w Akademii ciągle łykają te bajki. Cokolwiek się stało, pomożemy jej. Posłuchaj, tej nocy było spokojnie, ale musisz opuścić Dogtown. Jak? W bagażniku? Hansen tylko czeka na takie nerwowe ruchy. Musi być jakiś sposób. Możemy skorzystać z pomocy fikserów. Znam kogoś. Żadnych fikserów. Wystawią mnie. Zrobimy to inaczej. Jak wystawią rok, by nie wystawiła chyba. Trzeba zamówić plan B, poszukam jej. Czas omówić twój plan awaryjny. To nie jest plan, tylko człowiek. Nazywa się Solomon Reed. O. 7 lat temu dowodził naszą komórką wywiadu w Night City. Współpracował z Somi. Po wojnie przeszedł w stan uśpienia. Wciąż gdzieś tu jest. To człowiek spoza politycznych układów. Nie do kupienia. A tylko takiemu możemy teraz zaufać. Szpieg? Robi się ciekawie. Powiedz o nim coś więcej. No, chyba że to tajemnica państwowa. Ta, jedna z tych z dolnej szuflady. Powiedzmy, że chcesz zabezpieczyć swoje interesy na terytorium innego kraju. Zawodzi dyplomacja, zostają rozwiązania siłowe. Takie jak przewrót wojskowy? Na przykład. Wtedy przydaje ci się Solomon Reed. Nie wyciszyłem Majka, sorry. Ten Reed brzmi jak mocna karta. Mogłaś wyciągnąć ją wcześniej. Żeby aktywować uśpionego agenta, nie wystarczy zwykły telefon. Potrzebujesz budzika. Budzika? Sygnału, który rozpozna tylko Reed. Tu zaczynają się schody. Proszę, proszę. Musisz użyć linii, z której wywiad korzystał przed wojną. Punkt dostępu znajduje się niedaleko, w barze Kapitan Caliente. Zadzwonisz pod numer 0931. Wie, mam złe przeczucia. Analogowa linia? Cofnęliśmy się w czasie, czy jak? Chcesz przekazać wrażliwe informacje? Korzystasz z urządzeń najmniej podatnych na przechwyt danych. W Caliente powinni mieć jeszcze ten sprzęt. Właściciel to miłośnik staroci? Opłacony z budżetu operacyjnego. Może nawet wciąż żyje. Pamiętaj, 0931. No, czemu to się nie podoba, Fest? Ale mu się w sumie nic nie podoba. Wszystko, co nie, wszystko, co jest dla rządu, korporacja, coś, to nie szanuje. No dobra, no jak tak mówi, to chyba zrobimy to, nie? Okej, da się zrobić. Najlepiej po cichu. Wiesz, co mam na myśli. Mhm. I co dalej? Reed będzie musiał cię sprawdzić. Pokażesz mu to. To znak, że od teraz pracujesz dla nas. Nie podoba mi się Zostaniesz to. Zostaniesz wprowadzony do bazy FIA. Czekaj. Czy ja właśnie zostałem agentem specjalnym? Mhm. Chcesz złożyć przysięgę, jak na rekruta przystało? Sekretna linia, moneta, coś jeszcze? Czerwona róża w widocznym miejscu? Moneta jest dla twojego bezpieczeństwa. Reed musi wiedzieć, że przychodzisz ode mnie. Każdego innego zabije.
Dłuż przysięgę? Nie, no dobra. Będziemy musieli ominąć tę formalność. To dlaczego? Bo to poważna deklaracja. Nie będę przysięgać na coś, w co nie wierzę. Jak wolisz. Nawet rozumiem. Powodzenia. Nie daj się złapać skurwielom. Dobra. I co, i teraz normalnie po całym Dochtajn? Dochtajn będziemy chodzić? Idę do kapitana Caliente. Znasz to miejsce? Kiepski wybór na porannego kielicha. Oj, kiepski. Lokat zamknięty. Właściciel przegrał z recesją. Wybrał sznur. Zapis rozmowy, przeczytaj. Mamy to, stary. Tym razem na serio to mamy. Co mamy? Zaproszenie na Orbital Air na dwóch osób. Czekaj, myszka mi nie działa. Dostałem cynk od Kadena. Jutrzejszy ładunek wyląduje przy Elizabeth Cress Street. Jedyne co masz to obsesja. Wchodzę w to, ale coś czuję, że będę tego żałować. No chyba nie wygrali jednak. Totolotka i chyba nie mają biletu. Albo grają to taktycznie i się oczywiście nie chwalą randomowym ludziom, że taki bilet mają. Wiesz co? Dobrze zrobiłeś, odmawiając przysięgi. Aha. Są rzeczy, na które warto przysiąc. Ale to nie był ten przypadek. Czemu tak sądzisz? Bo jak to przestają być interesy, to zmieniasz się w marionetkę. Wiesz, że służyłem w wojsku korporacyjnym? Wskoczyłem w morą na własne życzenie. Nikt nie przystawił mi spluwy do skroni. Kazali mi tylko przysiąc. A ja już nawet nie pamiętam na co. Chcesz o tym pogadać? Chciałem tylko pogratulować, że jesteś mądrzejszy niż ja wtedy. No dobra. Kapitan Caliente. Bar Kapitan Caliente. Popatrzmy na to Dochtajn. Kto się obudzi? O. Widzisz ten kolorowy dym? Widzę. Dolnęło aż miło. Zrzut sprzętu dla Kurta Hansena. O. Jak chcesz, jest twój. Ja się nie będę wspinać. Nie chcesz się wspinać, czy przewidujesz kłopoty? Parkour? No, nie z tą nogą, stary. Dzięki za informację. Może rzucę okiem. Jasna sprawa. Dobrze, że ich nie zabiliśmy. Nie wiem, czy mogliśmy, ale wydaje mi się, że mogę normalnie do nich strzelić. No dobra. A my gdzie w ogóle się zatrzymaliśmy? Ale Melina. Ale to Dochtajn to wygląda, kurde, jak... jest taka... nie jak cyberpunk, tylko jest taki specyficzny dość... Viv Dochtajn, proszę, proszę. Doradzam ostrożność. Hans? Co ty masz wspólnego z tym miejscem? To część Pacyfiki. Ta, w której robi się prawdziwe interesy. Hans, spotkamy się w końcu? Nie mówię tak. Ale mam dla ciebie coś, co na pewno cię zainteresuje. Nowe kontrakty. Ostatnia rzecz. Nie wiem, jak się dostałeś do Dochtajn, ale na pewno nie było to głównym wejściem. Nie szkodzi. Załatwiłem ci coś w rodzaju przepustki. Twoje imię i buźka już figurują w systemie, więc będziesz mógł spokojnie przekraczać granice dzielnicy. W kontakcie. No dobra. Jako tako jest to chyba w porządku napisane, tak pod względem fabularnym. Kupuję to. Mamy tu w Dochtajn. Dobra, później te wiadomości przeczytam, albo w sumie to mi to zrobi za różnicę. Odpowiednia maszyna gotowa do odbioru. Loteria ciał, gratuluję. Co? Tym samym wygrywam nowiutką kwadrę? Wow! Dzięki. Ty, faktycznie dostałem tą kwadrę?
tej strony Sonda Dorset, dziewczyna, którą wyciągnęli z nory kosiarzy. Zakładam, że mogę ci zaufać, skoro... A to poprzednia, wiadomość, jeszcze nie zdążyłem przeczytać. Zechciałbyś odzyskać dla mnie pewien drobiazg, oczywiście zapłacę, ale to delikatna sprawa, więc wolałabym dogadać się bez pośrednictwa fiksera. Przesyłam koordynaty, zadzwonię, jeśli ci się uda, będę wdzięczna bardzo. Mam tą misję tam? Dobry to pojazd. A, bo to jest zakup przedpremierowy gierki. Ten samochód. Chyba coś tam jeszcze dostaliśmy, o ile pamiętam. Jakąś broń chyba w schowku. Coś tam jeszcze były te bonusy, trochę tych bonusów było. Jeszcze za Wiedźmina powinienem mieć bonusy, ale... Ale też nie będę ukrywać, że się po prostu nie mam połączonego w ogóle tego konta z Wiedźminem. Znaczy mam Wiedźmina na koncie Steam, ale... Ma być jakiś rzut leków. Nie zgadniesz, kogo się spotkałam. Ja to co drugi dzień słyszę. To ona nie wyjechała do Night City? Wyjechała, ale już wróciła. Ten korpus, co się do niego chciała wprowadzić, wyrzucił ją za drzwi. Ten, co ją z robot Rayfieldem podwoził? Ten sam! Jak tylko na stadionie interesy kończył, od razu do klubu jechał i płacił jej za całą noc z góry. Myślała, że się chłop zakochał. Naiwne to. Wszyscy wiedzą, że co się dzieje w Dogtown, to zostaje w Dogtown. I Jessica też zostanie. Ale ktoś tu zazdrości chyba. Dobra. Jak ja się tam kurde dostanę na tą górę? Mam to gdzieś może zaznaczone na mapie? Dupa nie mam. Ja bym sobie w ogóle wszystko, o to szczerze mówiąc, na tej mapie zaznaczył teraz. Czyściuteńko. Oprócz sprzedawców może... No sprzedawcy może nie. Skrytka. Ja bym chyba się tu musiał dostać, a nie, to jest po drugiej stronie. To nie wiem, gdzie ja się muszę dostać. Zgubiłem ten zrzut, nie mam pojęcia, gdzie ten zrzut miał być podobno na mieście. Weź udział w zderzeniu muzycznych wszechświatów, tylko raz na milion lat świetnych na żywo na ziemi. Klub Riot Night City. Nie mogę się doczekać. Orbital Air, słyszałem, że najlepszy. To chyba tam do góry. Jak ja tam wejdę? Nie no, bo ja sobie postanowiłem, że ja tędy przejdę, ale... Chociaż może się uda? Nie no, dajcie spokój, chyba średnio. Chociaż... Może się uda. Ty, powalone, jak fajnie zrobiona ta lokalizacja. I chciałem powiedzieć, że nie przypomina to cyberpunka, przypomina to... Jest taka... Kurde, nie pamiętam, jak to się nazywa. Też coś z punkiem. Taki jakby... Kategoria jak cyberpunk, tylko to nie cyberpunk. Nie wiem, jak to się nazywa. I to właśnie to przypomina, takie falloutowe trochę, nie? W ogóle. Coś takiego. Tylko to się tak nie nazywa, Fallout. Ostrzegam, mam kumpli. To ma jakąś specyficzną nazwę. Dobra, ja się tam nie dostanę, za nie ma opcji nawet takiej. Idziemy normalnie do tego. Bo tu na dole jakiś market jest, to może chodźmy do tego marketu. Czy to w ogóle pod nami jest? Oj, co ja zrobiłem? Ale to było zupełnie przypadkowo, akurat na kolesia z tego zleciałem. Chyba w jakąś cyberpsychozę tu wpadam. Gdzieś na górze jest. Może tutaj u tego gościa znajdziemy jakieś tego. Jakieś nowe, fajne. Żeby niczego nie przewrócić. Dzień dobry. Fajne te. Nie wiem, jak to się nazywa. Widzę mundur. Traumy. Widzisz. Co się stało? Spadł mi hełm podczas akcji. Zobaczyli mnie ludzie, którzy. Powiedzmy, że mają dobrą pamięć. Tak. Znam takich. Chwilę tu spędzę. Mam nadzieję, że temat szybko przecichnie. Pedantka z ciebie, co? Jestem zbyt leniwa, by tracić czas na szukanie rzeczy. O.
Zwiększa maksymalne zdrowie o 2. To chyba niedużo. Czekaj, jadalne. Kupię to i zjem. Zobaczę, co się stanie. Jeżeli chodzi o apteczkę, to chyba za bardzo tutaj nie ma nic ciekawego. Jakieś Muscle Powers. A czekaj, bo jeszcze tu jest druga zakładka. A nie, nie ma znaczenia. Dobra, zjedzmy to coś, co kupiłem. 2 potężne zdrowie dostanę. To mi się właśnie podoba. Warto było tutaj się wchodzić. Zadupsać tutaj ten kawał drogi. Gdzie ja to znajdę w ogóle? Można to jakieś sortować? Można. Nowe przedmioty. A, ja już to chyba bezpośrednio solo zjadłem, tak? Od razu po kupnie, czy jak to wygląda. No bo na pewno tutaj nie ma. A, nie wiem, dobra. Wywalone w sumie. 2 zdrowia, powiem wam, na pewnie 500, które mam, to za dużo nie jest. Ciuchy może nie będziemy wchodzić, to też jeszcze coś jest, ale to chyba taki zwykły chleb z żarciem, nie? Dzień dobry. Witam w moich skromnych progach. Nie z jakimiś rupieciami jebanymi. Straszną masz tu graciarnię. Mam, przyznaję. W Night City chciało mi się jeszcze tym przejmować, a teraz? Co za różnica. Co robiłaś w Night City? Byłam dziennikarką w News 54. Do czasu, aż zrobiłam materiał na temat pewnej osoby. Dziennikarska walka o prawdę. No raczej przypadek. I moja głupota. Obiektywnie popełniłam błąd i wymierzono mi karę. Zasłużoną. Co można u ciebie dostać? No, różne takie. Ktoś coś przeniesie, gdzieś znajdzie. Ja kupię, coś sprzedam i tak to życie leci. Wiesz jak jest. Ale ja, czekaj, bo to jest jadalne, wojskowe rekrutacje kwasu mlekowego. Zwiększa mi wytrzymałość o 2%, ale czy ja to w ogóle od razu po tym kupnie to ja to jakby zjadam, czy jak to wygląda? Ja mam tyle tych rupieci w sumie, na co mi to? Bo wszystko można sprzedawać, mi się wydaje. Tylko mi miejsce w eku zajmuje. Nie wiem, czy to coś waży w ogóle, te rupiecie? Chyba nie. Ale i tak posprzedawajmy. Ekwipunek, plecaczek. Zobaczmy, czy mamy tu coś do jedzenia. Czy to, co kupiłem, jest jadalne, czy to się bezpośrednio od razu zużywa. I tak, no chyba zużywa się bezpośrednio. Czyli na tym to polega, że tutaj kupimy trochę, tutaj kupimy trochę, tutaj kupimy trochę. Kiedyś to była muzyka. Taki samuraj albo kaliber 45. Tego to się przyjemnie i wzmacniamy sobie postać. A nie te rejwy w kontenerach od zwierzchu do świtu. Dudni wali własnych myśli, nie słyszę. Co zrobić? Młodzież się musi wyszaleć. A ja się muszę wreszcie wyspać. Potem w robocie mi głowa nad taśmą leci. 2/3 normy wyrabiam, to potem 2/3 wypłaty dostaję. Mogę pani proszki na sen załatwić. Sam łykam po nocnej zmianie. No kantują tak, że koniec świata pani prześpi. Ja też jestem tutaj fanem. Jestem fanem hardstyle'u. Nie będę ukrywać, że gdzieś tam muzyka powiązana z. Hello, ziomeczku. Takim siłownianym hardstyle'em, powiedzmy. Zyzowa muzyka. No dość często leci na słuchawkach. Jak tu trafiłeś? Musisz mieć jakąś ciekawą historię do opowiedzenia. Czy ja wiem? Szukałem wolności. Miejsca bez ograniczeń, konwenansów, układu. Miejsca, w którym mogę być naprawdę sobą i robić to, na co mam ochotę. Pewnie cofnęli ci licencję riperską w Night City, co? A chuj ci do tego. Siadasz czy nie? Zapiszę. Dobra, sprawdźmy, co potrafisz. Mam nadzieję, że nie będę tego żałować. Bez przesady. Najwyżej wrócisz i poprawimy. Okej. Wolałbym nie poprawiać. Chciałbym tylko zobaczyć, czy można coś od niego kupić, ale chyba niekoniecznie. Ty, ale
Czekaj. Bo ja tu już poulepszyłem te rzeczy. Czemu ja mogę jeszcze raz ulepszyć? Aha, bo to jest taki dowalony Reaper, że masz podwójną, jakby podwójne ulepszenie. Ulepszenie do generacji V++. A ja mam na niektórych V po prostu zamontowane. Okej, okay. Czyli to jest jakiś taki dokokszony w ogóle szef. Możemy sobie to ulepszyć. Mnożnik obrażeń przy trafieniu w głowę, fajne. Dodatkowe obrażenia zadawane nieśmiertelnym tym, fajne. Tempo ładowania, Obrażenia od haków nam są niepotrzebne, więc wziąłbym chyba mnożnik obrażeń przy trafieniu w głowę. W sumie. Nie wiem, czy on się stakuje? Chyba tak, nie? Więc ulepszmy. 50 tego to kosztowało. 50 tych... Tych, wiecie. Dużo, fest. Bardzo dużo. Ja bym chciał wejść na jego laptopa. Mogę? Nie mogę. Czyli warto tutaj odwiedzać sklepy i po to oni to zrobili, żeby warto było odwiedzać te sklepy. O, w barze coś bym dostał? Dobra, czyli z tym barem. Idziemy wykonywać tę misję. Coś miałem przeczytać na telefonie. Ja tutaj chodzę w kółko już. Fred McWade. Co tam słychać u mojej ulubionej legendy Night City? Słuchaj, V. Obiłeś już wszystkie możliwe ryje, ale są jeszcze tacy, którym karierą w boksie trzeba pomóc. Na przykład Aaron, mój dawny znajomy, który pilnie potrzebuje najemnika. Pogadasz z nim? Żadna ze mnie legenda, ale zobaczę. Dobra. No i to zrozumiałe, obiecywałem chłopakowi, że przyślę kogoś z głową na karku, więc tylko ty się nadajesz. Ostatnio boksuję w ringu w Dogtown. To już widzę, że całe miasto wie, że ja w Dogtown jestem. To chyba niedobrze, a Kurt Hansen? Nie wie. Wszyscy wiedzą, nawet jakiś Fred wie. Ale Kurt Hansen? Nie wie. O, to co to za... To ona nie wyjechała do wojny. Ale już wróciła. Ten korpus, co się do niego chciała wprowadzić, wyrzucił ją za drzwi. Oj, co się dzieje, Meister? Co ty we mnie, ty? Co ty chcesz? Co ty tak, Meister? Co to jest, bo ja nie rozumiem. Ty tylko pilnujesz majster, czy co? No, ty serwujesz we mnie, agent. A pierszuper, no powiem ci... A ktoś mnie... Widzi mnie ktoś! Kurwa, czyli obraz z dronów nie kłamie! To ty, królu! Ratujesz mi życie! El Capito? Śledzisz mnie? Doktor? Nie ciebie, auto, wyjaśnię. Ale najpierw mi je przywieź. Szybko. Ślę koordynaty. Fajne auto w ogóle. Podoba mi się fest. Ten tył w ogóle, jaki przepiękny. O, włączmy sobie w ogóle, oj. Nową stację radiową. Zobaczmy, co tam słychać na... Jak się nazywało to? Growl FM. Faktycznie ciasne tu uliczki mają, no. Ciężko się tu jeździ. Wszystko takie zbite. I przez to, że takie zbite, to też się wydaje, że... Że to ogromne w ogóle miejsce jest. Podoba mi się to doktał, no. Na pewno ma swój klimat. Tak jak zresztą prawie wszystkie lokalizacje w tej grze. Ale tu nastakowane wrogów jest. Czy jadę? Okej.
szczęście mamy pasy od Mr. Hanso. No future, welcome back. Tak jakby tam zadyma jakaś. Co to? Kto tu protestuje? A, fani Nowych Stanów. Martwo pomścimy! Nie chcecie z nami na ostro! Koniec jest bliski. Kontrakt jakiś nowy. Tu jakieś co mają napisane? Nic nie mają, tylko flaga jest. Dobra. Dostarczmy temu agentowi tam tą furkę i dostaniemy te nowe kontrakty, takie nowe zlecenia na samochody. Odblokują nam się dzięki temu. Oj. O, ja pamiętam chyba w ogóle to miejsce. Tu się wjeżdżało, jest Pacyfika, nie? Do góry i... A nie, nie. Tak. Tak, pamiętam to miejsce. Co oni robią? W jakich imię? Kogo zasad? Agenci. Pomyłka? Znak zapytania? Ty, ja umieram. Jak ja kurwa strzelam, że oni mnie tak zabijają? Magicy, coś mi tu nie gra. Co się dzieje, kurwa, w tym Dogtown? Znaczy w tej Pacyfice jebanej. Ale strasznie cicho słychać w ogóle. Chyba Sasha Grey nie lubi tu Kurta Hansena. Zapomniałem, jak się jej postać nazywa, którą odgrywa. No popierdoliło ich do końca. Ej, ale się młyniec zrobił tu. Co jest pięć? Przecież przed chwilą tu jeździłem, to było... Nie no, daj spokój. Jeszcze od tyłu. Co się dzieje? O co? Czemu ci ludzie mnie atakują? Chyba ja jakąś furą jadę, nie wiem. Nie wiem, czy to po prostu wraz z kupnem DLC mi nagle wszyscy mnie będą do mnie strzelać, bo powiem wam szczerze, że przechodziłem, przecież grałem na patchu 2.0, to nigdy mi się tak nie zdarzyło, no. Więc są jacyś... Ja nie muszę w ogóle w nich celować, to samo celuję. Interesujące. No powiem wam, z tej broni to ja średnio chyba coś zrobię. No to zajebiście. No kurde. Nie, dobra, wysiadam i was rozdupcą, nie? Bo to nie ma co. Ale czemu oni mnie atakują? Ja nie wiem co z pięcia. To chyba przez to auto i tutaj coś... Ten gościu, co nas tutaj wynajął, namieszał coś z tą wórą. Ktoś w środku pewnie wioza jakąś tonę narkotyków albo coś. Dobra, bawili tego owego. Siema muła. No. Tak samo możemy się tu bawić. Kurwa! Gorzej niż 70! I tak jest Gites. Dobra, panowie. Nie wiem ile tam headshotów wam trzeba sprzedać. Ale pobawili się, pobawili.
No i elegancko. Może to nie jest efektowne do oglądania, ale przynajmniej ja się najlepiej bawię. Tak sobie właśnie strzelając. Bo całą grę przeszedłem chodząc i po prostu taka zadyma. Wszędzie granaty tam rzucałem, tylko napieprzanie z karabinów. Także teraz jestem tutaj koneserem. Takiego przechodzenia giereczki. A teraz sobie przypomniałem, że ja muszę wyłączyć w sumie tą muzykę. No, znaczy wyłączyć, w sensie muszę... Dobra, zaraz będę. Znowu mnie ktoś atakuje? Co? Nie, no oni... To nie są pojebani ci ludzie, ty! Co ja wam zrobiłem? Czemu nagle tak... Czemu nie mogę biec? Halo, coś się dzieje. Wysiadaj z fury. Sam siebie zabiłem. Prawie. A nie, zabiłem jednak. Co tu się dzieje? Nie ogarnia mnie. Nie wiem, co się dzieje już. Ja tam w gameplayu, nie, w jakimś odcinku mówiłem, że w recenzji chyba Cyberpunka, że tam dziadki nie ogarną, co tu się dzieje. Tymczasem ja nie wiem, co tu się dzieje, ty. Nie no, ja wybieram alternatywną drogę, nie, bo... Nie chcę być atakowany, nie? Jadę tędy. Pierdzielcie się. A, tu jest też atak. Ja do nich nie strzelam. Co się dzieje teraz w tym mieście? Teraz możesz poczuć się jak NPC-ty. Tak się właśnie czuje każdy NPC-t. Sobie jedzie spokojnie do pracy i tu nagle gracz postacią imieniem V podjeżdża. Zneutralizuj lub zgub przeciwników. Chyba zgubieni. Tylko ta fura, co ja mu dowiozę, to powiem wam, w średnim stanie. To w ogóle podobno ważne, żeby stan fury był dobry. Tak mówili gdzieś redzi na tym. W jakimś tam gameplayu, może nie, niekoniecznie, żeby stan fury był dobry, tylko żeby... Tym lepszy jakby stan, tym... nie, tym... Znaczy jak będzie gorszy stan, to on będzie miał do tego jakiś komentarz, nie? I pewnie też da nam mniej pieniędzy, zgaduję. A my nie chcemy mniej pieniędzy. Kurwa. No kurwa no. Kurwa, 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 kurwa. Co za zjeb projektował ten zapłon? No to zaraz to rozpierdolę, no. Halo, wypuść mnie. Widzisz tego skurwysyna? Znów zgasł. Piękny, ale do niczego się nie nadaje. Na szczęście u ciebie jest na odwrót. Słucham? No już, droczę się tylko. Chodź, nie będę sterczał jak chuj na deszczu. To też jest kradzione? Kradzione? Ranisz me serce. Mów wprost.
Co ty kombinujesz z tymi autami? Lubisz szybkie piłki? Ja też. Po pierwsze, auto od ciebie mogłoby być w lepszym stanie. Każda rysa to moja strata. Dwa, auta są na handel. Trzy, Dogtown jest pełny okazji, a ja lubię okazje. Cztery, nie lubię słowa kombinować, wolę kreatywność. Chciałem dopytać o te niedogodności na drodze. Six Streetzi, mamy mały konflikt biznesowy. Jeśli będziesz dla mnie robić, to czasem ktoś może ci przeszkodzić. Problemy z instalacją elektryczną w Mizutani Shionem Z2 to najczęściej efekt błędów generowanych przez komputer pokładowy. Mogę pomóc. Momencik. Szanujmy swoje granice. Są tematy, w których skrótów nie uznaję. Na przykład moda, fryzjerstwo i samochody. Sam ogarnę, co trzeba. Nazywajmy rzeczy po imieniu. Twoje popisy średnio na mnie działają. Spokojnie, nie musimy się lubić. Mamy tylko razem zarabiać. Słuchaj, mam talent. Szósty zmysł. Wyczuwam auta znudzone, które chcą zmienić właściciela. Czasami wyczuwam je w Dogtown, a czasami w Night City. Aha, a ja w ramach twojego szóstego zmysłu mam te auta dostarczać do takich dziupli jak ta. Dziupla, znów brzydkie słowo, ale tak, tak. Ogarniasz furę, dostajesz kasę. Ale to wszystko jest częścią szerzej zakrojonej akcji. Oho, miałeś ogon, co? Nie, nie sądzę. Spokojnie. To moja dzielnica. Zobaczymy, czego chcą. NCPD, skurwysyny. Macie papiery na te krzywe mordy? No nie wierzę. Daniel, skurwa, po odbiór lewej fury przyjeżdżasz radiowozem, w mundurze. Nie tylko ty jesteś u siebie. Słuchaj. Załatw jeszcze Villeforta Alvarado dla komendanta. To dostanę sprzęt na naszą akcję. Muamar, tej łapówki? Jestem zdruzgotany. Czy są jeszcze w Night City jacyś uczciwi policjanci? Są. No ale nie mają kasy. Brakuje im tego blasku w oczach. Dzięki za przelew. Lecą uprawnienia do auta. Widzisz, to tylko biznes. Może nieco brudny. Chodź, przestało padać. Fajnie, w ogóle w środku mają te auta, podoba mi się. Tak minimalistycznie, ale tak też. No, w sumie mógłbym taką furę mieć. No to jednego z klientów poznałeś. Bierzesz tę robotę? Nawet chętnie bym taką kupił, co ma tak w środku. Tak nie wiem, dziwnie, nie wiem jak to nazwać, tak futurystycznie, o. O co chodzi z tą akcją, o której rozmawialiście z Danielsem? Pojeździ dla mnie, to się dowiesz. W swoim czasie, to co? Bierzesz tę robotę, czy nie? I tak ciągle gdzieś jeżdżę, to mogę i pojeździć za kasy. Na ile ta robota jest przyszłościowa? Ze mną przyszłość masz zapewnioną. Nagram ci akcji od cholery, nagram ci fanty, będzie dobrze. Na to liczę. Aha, zobaczymy, co jutro przyniesie. El Capitan będzie z tobą w kontakcie. Zlecenia kurierskie. Właśnie miałem pytać się, jak to będzie wyglądać. Od teraz El Capitan będzie stał, słał ci koordynaty do okolicznych zleceń oznaczonych ikoną takiego, no widzicie zresztą jako. Zgarnij pojazd, a fixer poinformuje ci, gdzie go dostarczyć. Zanim przekażesz przesyłkę, pozbądź się wszystkich ścigających cię przeciwników. Nie ociągaj się. Jeśli przegapisz okazję, pojazd zniknie. A El Capitan wyśle kolejne zlecenie dopiero po pewnym czasie. Pytanie jest tylko takie, czy my te zlecenia mamy ograniczone, czy ja będę dla niego zapierdzielać non-stop. To jest dość ważne pytanie, bo jeżeli non-stop i to są takie tylko, żeby sobie zarobić siano, no to nie będziemy ich brali, tak? Natomiast jeżeli są to zlecenia, które będą miały jakieś tam fabułę i tak dalej, no to chętnie. Zobaczmy, co ja tam dostałem w tym przedpremierowym tym. To za przedpremierowa fura tu do mnie przyszła. Oho. No powiem wam szczerze, że złom. Ale może chociaż szybki. Przetestujmy to. Oho.
Ten driftik. O ho ho! Podoba mi się ta fura już. Jedna fajna, no. Taki mocny z tyłu. Widać, że mocny napęd, aż za mocny i driftujesz od razu. I taki w takim stylu amerykańskim starym. Podoba mi się to. Dobra. A co my tu mamy w ogóle? Znajdź Arona. Aron Waynes. Kto to jest? Zdolny młody bokser związany z Dogtown od dzieciństwa. Należał do gangu animalsów, którzy uzależnili go od siebie, wszczepiając mu chip, przy pomocy którego mogą kontrolować jego walki. Wykorzystują go do ustawionych walk, na których zarabiają. A to nieładnie bardzo. Cichy, konkretny chłopak, który na nowo znalazł w sobie pasję do boksu i chce wykorzystać szansę, która przed nim się pojawiła. Nadchodząca walka może zmienić jego życie i pozwolić mu ostatecznie wyrwać się z wpływu gangu. Dobra. Myślę, że wykonamy to zadanie jeszcze z tym Aronem i zakończymy sobie pierwszą część odcinka, bo nie chcę, żeby ona była długa, bo ponieważ ja muszę ustawić, słuchajcie, wszystko jeszcze tak naprawdę na nowo, muszę ustawić ten mikrofon, bo on nie jest kompletnie ustawiony, muszę, prawdopodobnie przyszła kamera, także wam ją wymienię na dużo lepszą. Tak jak mówię, niestety zabrakło mi tych 5 godzin, żeby to wszystko ogarnąć, bo wszystko na ostatnią chwilę, dosłownie przed nagraniem tego gameplaya usiadłem i ja w ogóle nie tam jadę. Usiadłem i podłączyłem słuchawki i podłączyłem mikrofon i nic się nie udało, kurde, zrobić. Wszystko było to kasane. Jeszcze jakiś w ogóle ten mikrofon to nie jest tylko taki mikrofon na USB i tak dalej, tylko to jest jakiś tam na zupełnie inny kabel, który... I potrzebujesz taką stację, że ja sobie mogę tu na bieżąco, mam takie przyciski, mogę sobie zmieniać jakby głośność, cichość i tak dalej. Moja stacja tam jakąś najtańszą kupiłem, czy taką najtańszą dla początkujących, nie, że najtańszą w ogóle. Ale taką tanią dla początkujących. Podobno najlepsza dla początkujących, ale tania była. Porównając z tymi innymi, które kosztują jakieś krocie po prostu. Bo te stacje radiowe tam potrafią tego. Bo nie radiowe, tylko nie wiem, jakie to są stacje w sumie. Ale potrafią dużo kosztować. Fest dużo. Po kilka dobrych koła. Jeżeli mówimy już o takich profesjonalnych. Ale tam możesz zmieniać ton głosu, wszystko, nie? Tutaj możesz tylko jakąś tam gitarę podłączyć, coś, żeby grać. Jakieś zmienić dźwięk. Ale musiałem to wszystko podłączyć, a ja się kompletnie na tym nie znam. Kompletnie. Pierwszy raz coś takiego miałem, także... Także zakończymy sobie odcinek, wrzucimy i myślę, że następnie już będę się mógł bezpośrednio skupić na totalnym gameplayu. Wiem, że troszeczkę było tu schrzanione, jeżeli chodzi o kilka aspektów, ale sobie naprawimy i myślę, że drugi to będzie banger. O, nudesik! Co tam w obozie? No właśnie chciałem się spytać o zadanie, muszę się dogadać z Soulem w sprawie jednego z naszych... Delikatna sprawa. Tak, generalnie w ogóle moja postać V jakby jest... jakby z Panam jest, nie? Tutaj wybrana została Panam. Mamy nagranie z drona, straciliśmy cały patrol, czworo ludzi V. Może dałoby się ich uratować. Panam facet ewidentnie popełnił błąd i będzie pewnie żałował tego do końca życia. Ma na sumieniu ludzi z klanu. No też mi się wydaje, że to wystarczająca kara. A bo jeszcze poprzednia wiadomość była. Coś tam, że tego owego. Dobra. Tak, masz rację, myślałem podobnie, upewniliśmy teraz, że słusznie. Dzięki, że mogę z tobą obgadać. Wychodzi na to, że jesteś moim głosem rozsądku, wiesz? Wydałby mi się ktoś taki w klanie. Tak, tylko przypominam. Wiesz, że jesteś dla mnie bardzo ważna, bardzo, bardzo ważna. Po prostu chciałem ci to napisać. Nie mogę się doczekać, kiedy znowu się
Zobaczymy. I bez dodatkowych gości do kurwy nędzy pozbądź się ich. Mr. Hans, wyciąg funkcjonariuszy NCPD z bazy Dogera. Cel kontraktu. No kontrakty na pewno raczej na odcinku robić nie będę. No hej. Bo raczej są nudne, chociaż nie no, w tym w sumie w cyberpunku te kontrakty są naprawdę solidne. Mamy fabułę, mamy coś się tam dzieje. Także akurat może nie są nudne, ale. Ale to jednak takie zadanie bardzo, bardzo poboczne, takie. Uwaga, takie uwaga, zapytania. Jeszcze nie stawiał! Przyjmuję ostatnie zakłady. O. Który z nich to Aaron Waynes? A, no ten w pomarańczowych spodenkach. A ten drugi? Will Corey. Taki tam chłopak z Doktą. Stawka to równa setka. Obstawiasz? Ostatnia szansa. Dobra, stawiam na Arona. Do wszystkich mieszkańców mówi Kurt Hansen. Dokta stał się obszarem działania wrogich kolaboratów. Koniec! Proszę państwa, to koniec! Waynes wygrywa przez knockout! Dobrze się czasem nie podłożyć dla odmiany, co? Pierdol się, Will. Bo ze mną nie chce się bić. Aaron Waynes? Chcesz autograf? Jestem V. Fred mnie przysłał. No, proszę. A jak mówił, że kogoś ma, to nie wierzyłem. Słuchaj, V. Mam sprawę do załatwienia. Z niebezpiecznymi ludźmi. Nie ja! Potrzebuję kogoś, kto nie wymięknie. I przypilnuje mi pleców. Pomożesz? No pewnie, po to tu przyszedłem. Okej, pomogę. Opowiedz o szczegółach. U kosiarzy jest taki jeden Reaper. Damir. Znam go z czasów, jak jeszcze byłem animalsem. Nasze ekipy trzymały się blisko, robiliśmy interesy. Niedługo mam ważną walkę. Damir jest mi przed nią potrzebny. No, pomożesz mi się do niego dostać. Chcesz, żeby Reaper przed walką podkręcił ci w szczepy? Skąd ten pomysł? Znam paru bokserów. Sam też trochę walczyłem. Tyle, że nie na ringu. Aha, czyli Fred wkręcił cię w swój biznes. Wygrałeś z kimś, kogo mogę znać? Najlepsza walka jeszcze przede mną. U mnie jest podobnie. Z kim będziesz walczył? Vince Marino. Kojarzysz? Stalowy Vince? Nie kojarzę. Nie mam pojęcia, kto to jest. Vince to był mistrz w ciężkiej. Dobry technik, wiesz, dystansowiec. Najlepsze lata ma za sobą, ale nadal potrafi przypierdolić. Przy moim stylu taki przeciwnik to koszmar. Jesteś pewien, że tylko ten Damir może ci pomóc? Bo wiesz, znam paru dobrych Reaperów, z którymi łatwiej się umówić. Myślisz, że na to nie wpadłem? Damir to jedyna opcja. Słuchaj, to chujowa historia, V. Opowiem ci resztę na miejscu. To co, jesteśmy umówieni? Mówisz, że należałeś do animalsów. Zostawiłeś gang dla boksu? Na początku dużo mi dali. Zainwestowali w trening i w szczepy. Ale w pewnym momencie miałem już dosyć kompromisów. Wybrałem boks. No i wiesz, kiepsko to przyjęli. No nie mogę powiedzieć, żebyśmy rozstali się w zgodzie, jeśli wiesz, o co mi chodzi. No dobra, jesteśmy umówieni. No to zajebiście. Ja tu muszę sobie parę rzeczy rozkminić, poukładać, ale spotkamy się później, w Terra Cognita. Dobra, ale w ogóle stworzy jaki gigaczo taki. Fryzurka też fresh jest.
Dobra, to lecimy do Terra Cognita, czymkolwiek to jest. Z kieszeni i spierdalasz. A jak mnie dogonią? Na stadionie? Przestań, przecież znasz kryjówki. A bym sobie zjadł takie frytki w ogóle. Bez, jestem głodny w ogóle. Jak nagrywam to... To już zawsze mi to tyle zżera jakby tego. Nie wiem od czego zacząć. Energii dużo. Spokojnie. Mamy czas. No dobra. Co? Czy my jak wezwiemy... Oj, chyba nie tu nie powinienem wchodzić, Majster Sora. Nie wiedziałem, kto mógł wiedzieć. Na mieście nie mówią, że tu nie można. Czy jak ja wezwę furę, to ona mi tutaj przyjedzie normalnie? No i zajebiście. Jak w ogóle w środku wygląda? Też ładnie. Oj, oj, Sora. O, Jezus, Jezus. Sorry, Majster. Zajebiście driftuje w ogóle ta wura. Wezmi się, o! Mam coś do przeskanowania. Jak to się nazywa te? No nie mów, że mnie napadają znowu. Nie, siebie napadają. No i elegancko. Graffiti. Karta tarota w sensie. O. Prędzej. Okej, okay. Król buławów. Czy tam buław. Nie zdążyłem przeczytać. I to chyba w ogóle ostatnia karta tarota. Szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że więcej... A nie, jeszcze jedna. Pewnie jak zbierzemy wszystkie karty i pójdziemy ustawić tarota, to dostaniemy info o, powiedzmy, zakończeniu, jakie będziemy mieli jako tako. Ale mój nie jest w tym doktor. Wrzucił trasę konwoju do BBS-a. To teraz młodszy oficer Robert Flea znowu będzie zbierał łuski na strzelnicy. Czas na popis umiejętności. Drift lewo, prawo, skręt, pyk. Nic nie zrobiłem, po prostu pojechałem prosto. Myślałem, że to będzie jakiś zawiła droga, tak wyglądało na mapie. Jurassic Park. No właśnie, ty, w sumie oni w tych czasach to pewnie mogą spokojnie zrekreować dinozaury, a nawet jeżeli nie, nie zrekreować, to mogą sobie zrobić takie robotyczne, nie? Że wyglądają jak prawdziwe. Zajebiste. Okej, poczekam. No, dobrze, że jesteś. Dawaj, idziemy. Terra Cognita. Robi wrażenie, co? Powiedzmy. Taka. A co to jest w ogóle? Na sterydach. To, co to jest? Doktor żyje. A, ten trójkąt, ta piramida. Ciekawe. Właśnie coś tak czułem, że wcześniej tego nie było. Coś będziemy, Majster, gadać, czy tak w ciszy? Bo mi się już skończył tutaj, chcę misję dokończyć. Nie no, kurwa. Majster. Ten duży budynek, o tam, przed nami. Nienawidzę chuliganów. Pracownie na tyłach.
zanim wejdziemy. I jest jeszcze coś, o czym muszę ci powiedzieć. No co tam, majster? No to mów. Słuchaj, sprawa wygląda tak, że animalsi ustawiali mi walki. Nasza liderka, Angie, sama decydowała, w której rundzie się położę. Mam w głowie chip, który jej na to pozwala. Kurwa. No, bloker błędnika. Tak to się nazywa. Wystarczy nacisnąć i pyk, leżę. Dlatego bałeś się iść pod nóż u innego Reapera? Chcesz, żeby chip wyjął człowiek, który go wstawił? Tak. To się, kurwa, musi wreszcie skończyć. Chciałem być bokserem, V. A oni zrobili ze mnie klauna. Jak się teraz podłożę, nikt mi już nic nie zorganizuje. Ze mną koniec, rozumiesz? To moja ostatnia szansa. No to nie zmarnujmy jej. Fair enough. Coś tam popodkładał się. Robotę swoją zrobił. A, no idziesz? Czy ja mam prowadzić? No dobra, jak to mówią, Alfa idzie pierwszy. Kosiarze mają tu ochronę i to całkiem solidną. Masz jakiś pomysł, jak wejdziemy do Damira? Jeszcze nie, ale zaraz coś wymyślę. Nie mam pomysłu. Tymczasem pomysł, to jest mój pomysł. O, trzymam go właśnie w dłoniach. Mhm. Ręcznie rozbrajać mogę, ale niestety przez... O! Przeciwnicę. Niestety z odległości nie, bo jestem strasznym głupkiem, a tam trzeba mieć inteligencję chyba 5 czy coś. Tu inteligencja 3 i lecimy, pół mózg. Ech, dobra. Poczekaj, majster, zaraz coś wymyślimy. Czy damy radę tędy? W teorii moglibyśmy pyk w hedziki jakieś walnąć po prostu i tyle. O! On ta z tamtej wchodzi. No i gites. Co dalej? Dalej to ty się, wariacik, musisz cofnąć ze mną. Braindance to jest przecież jakaś bieda. No wiem, ale nic lepszego nie mieli. Jakbyś dopłacił, to by mieli. A po prostu tędy, dobra. Fajne jest to w cyberpunku, że możesz wejść po cichu, na głośno. Ja na przykład zawsze robiłem rozróbę i byłem tym gościem, który miniał takie właśnie wejścia. I strasznie doceniam, jeżeli ktoś mi takie wejścia stworzył, że ja sobie tu mogę po cichu wejść. Czy Vito, który projektował tutaj, gdybym ja mógł sobie pograć. O. Zabiję cię! Chyba nie zdążę powiadomić kumpli. Na szczęście, szybki tak zwany czas reakcji dzika. Koleś, kurde, jeszcze raz odpalisz alarm. Dobra, to jakieś nieistotne chyba, ale jak chcecie sobie, przeczytajcie. Ja nienawidzę tego tchórzliwego frajerstwa! Nawet tamci się odwrócili. Dobra. O kurde, co ja narobiłem? Jak zwykle. Zawsze to samo. Widzą mnie wszyscy? Pewnie, że mnie wszyscy widzą. Ja to zawsze chcę robić wszystko po cicho, a wychodzi zawsze głośno, nie? Aha. Dobra, granaty! Kiwam w oko.
Po staremu to robimy w takim razie. Też po staremu to mi gorzej wychodzi, ale... Kiedyś to właśnie była najlepsza taktyka. Teraz to prawie nic tam damage nie zadaje tym ludziom. A, aha, i te, wiecie co? I w tej konwersacji, co oni tam gadali, było napisane, że nie można przechodzić przez tego, że on tam ktoś przypadkiem odpalił ten alarm. Po czym zrobiłem dokładnie to samo, co tam było napisane, no. Też odpaliłem ten alarm. Siema. Było jednak czytać. Wiadomości. Tam konwersacje bardziej. Dobra. Po mojemu. Pyk, pyk, pyk. Tylko nie wiem, czemu mi nie odnawia się... A nie, odnawia, odnawia, dobra. Bo za każde zabicie powinien troszeczkę wzrastać ten czas użycia tego... Tego, co ja używam. Faktycznie wzrasta troszeczkę, się odnawia jakby, nie? Powinniśmy mieć jeszcze mocniejszą broń. To jest w ogóle takie super, że właśnie tym mocniejszą masz broń, tym w teorii mocniejszy zaraz jesteś, nie? Nie wiem, kto i skąd do mnie strzela, ale... Jest mój! Oj, tym to se nie trafię go, nie ma szans. Trzeba to zrobić inaczej. Tylko nie wysadzać! Jakbym tak zrobił? O, to też mi się podoba. Tak, to my też możemy walczyć z tym karabinem. No, fajne. Kurwa, dojadą nas. O. I tam magika. O, z plecków jeszcze. Oj, umarłem. Nie umarłem. Jakby tym w ogóle heady sprzedawać? Chyba też by dobrze poszło, mi się wydaje, jakbyśmy tak spróbowali, patrzcie. Najebiście nawet. To jest w ogóle trochę strasznie nie fair. Trochę strasznie nie fair, nie ma takiego słowa, zdania. Nie łączy się to w całość, ale wiecie, o co chodzi. Ale fajne, fajne. Fajne, ale trochę nie fair mi się wydaje, że za mocne wręcz. Ale z drugiej strony, tak, mogą mieć wszczepy jakieś, które dają mi armor i tak dalej. A nie mam, nie? Bo jednak zdecydowałem się właśnie na to spowolnienie czasu, także pewnie coś za coś. Ale fajne jest to, fajne. No, to otwieraj, majster. Aram. Damir, Damir. Kopę lat. Wiesz, po co tu jestem? Człowieku, mówiłem, żebyś nie przychodził. Kurwa, przyprowadziłeś ochronę? Kto tu w ogóle jest? Aron spodziewał się, że będą kłopoty. Wynajął mnie, żebym je usuwał. Zrozumcie, jak Angie się dowie, że się spotkaliśmy, skończę w Coronado. Z betonowymi butami i dziurą w ryju. Daj spokój, Damir.
Jesteś najlepszym reaperem w tej części Dogtown. Angie nigdy cię nie ruszy. Po prostu pomóż mi z tym pierdolonym chipem. Kurwa. Ja pierdolę rany. Dobra. Załatwmy to szybko. Wskakuj na fotel, Aran. Co to za białeczko? Keratynka. Monohydrat. No i to jest, kurde, dobry wybór. Chyba że od SFD. To niedobry. Zaczekaj przy mnie. Proszę, okej? Szansa na raka jest wysoka wtedy. Czy co to tam wywołuje? Rtęć. Na pewno nic dobrego. Załatwione. Bloker wyłączony. Chłopak niedługo się obudzi. Wyłączyłeś bloker, miałeś go usunąć. Wyłączyłeś chip? Miałeś go usunąć? Tak, ale wszczep jest spięty z błędnikiem, więc procedura byłaby inwazyjna. Bezpieczniej założyć blokadę receptorów. Chip nie działa, a Aaron szybciej dojdzie do siebie. Dobra robota. I chuj. Słuchaj, Angie, wiesz jak jest, no. Weszli tu z bronią, kurwa, no. Damir, ty możesz. Co ja miałem? Pogadamy potem. No i proszę. I te... Jest. Mały Aaron. Ciekawe, co mu się śni. Widzę, że ten jeden raz chłopak pomyślał i nie przyszedł sam. Powiedz, będziemy mieć problem? Chciałem powiedzieć, że tego, że fajne jest to, że mogę zacząć do nich strzelać normalnie teraz. Tak mi się wydaje, bo jest jakby, wiecie, na czerwono i... Albo możemy się dogadać, tak samo jak z poprzednimi tymi siomkami. Mówi się coś. Dużo opcji wyboru, fajne to jest. Słuchaj, no... Skąd wiedziałaś, że tu jesteśmy? Śledziliście nas? Mamy tutaj swoich ludzi. Ale to bez znaczenia. Skupmy się na tym, co istotne. Człowieku, zdajesz sobie w ogóle sprawę z tego, kogo chronisz? Zaszczuł tego chłopaka, który walczy o swoje. Skrzywdzony dzieciak. To dobra bajka. Aaron często ją opowiada. Tylko że prawda jest inna. Chłopak był naszym cynglem. Ściągał długi, łamał nogi, a kiedy było trzeba, podpalił komuś dom. Taki typ człowieka. Przemoc trzeba kierunkować. Pielęgnować. Dlatego zainwestowaliśmy w jego trening i w szczepy. Aaron ma u nas dług. Chcemy tylko, żeby go spłacił. Położy walkę z Vince'em i jesteśmy kwita. Dla niego to walka życia, a wy moją chcecie ustawić. Aaron miał do tej pory 12 walk. Ustawiliśmy większość z nich. To nic nowego. I co? Po prostu wciśniesz przycisk, tak? Chodzi ci o blokę? Nigdy go nie użyłam. Aaron zawsze kładł się sam. Nie wyszedł na tym źle i ty też źle na tym nie wyjdziesz. No odpuść. Dopilnujemy, żeby chłopak się podłożył. Po walce odpalimy ci 10%. No, znaczy nie chodzi o siano, nie? Ale jak tam mówią, że w sumie nie jest tego. Czekajcie, bo to... Nie. Tak, bo to generalnie tu tego muszę przemyśleć. Wydaje mi się, że ona chyba mówi szczerze to, że on tak nie jest tym chłopakiem, co tam chce walczyć, dla niego liczy się boks. No pewnie jest jakimś tam gangusem, a może był gangusem, ale i skłamał, że jest dobry. Ale może się teraz, żeby... Albo w sumie może się teraz zmienił. Dużo pytań, kurwa, nie wiem, ja tu tylko ochraniam w sumie. Jesteś tu z nami? Pierdolę ciebie i twoją ofertę. Może i chłopak popełnił parę błędów, ale teraz wy chcecie przesrać mu życie.
No. Szkoda, naprawdę. To był uczciwy układ. Bierzcie go. O, wiesz co? Tak będzie szybciej. Kurwa. Nie musi, nie, w sumie nie musiał. Kociara, jak jest spluwa. Nie, czy co to jest? Spluwa ja chyba, no. Pierdolę, Angie, co się stało? Jak się czujesz? Lepiej od tych animalsów. Możemy o tym porozmawiać? Przyszli twoi znajomi, Aaron. Nie dogadaliśmy się. Jebana Angie. Nigdy nie potrafiła odpuścić. Ale dzięki tobie to już nie będzie problem. Zdążysz się wykurować do walki? Chyba tak. Trochę mi dzwoni w uszach, ale to tyle. Jak wyjdę na ring, wszystko będzie zależeć ode mnie. Dobra, teraz słuchaj mnie, kurwa. Wizyta u Reapera, jestem wolny. Na razie ciężko mi w to uwierzyć. Słuchaj mnie, gagatko, okłamałeś mnie. Angie opowiedziała mi o twojej przeszłości. Nie wszystko da się załatwić wizytą u Reapera. Tu nie chodzi o boks, ani o twoją karierę. Grasz o coś innego. Chyba... tak. Chyba zrozumiałem. Dzięki, Vi. No dobra, to chociaż niech wygra, nie? Mają tu coś ciekawego, więc kryjówki kosiarzy. No kosiarzy, a w sumie kosiarzy to wiecie co? Kosiarzy to nawet nie szkoda. Domir, kojarzysz Arona? Bokser regularnie dostarcza ci nasze graty do przeróbek. Kojarzę dobry gość, w kółko gada o boksie. Potrzebuję zabezpieczenia czegoś, co pozwoli mi skutecznie zadbać o jego przebieg walk. Oj. Za ciężki paluch. Mam coś, co się nada. Dostałem partię eksperymentalnych implantów z Francji. Szczegóły średnio mnie interesują. Pilot do jego głowy. Syntetyczne płuca. Przejdę od razu do rzeczy. Chodzi o te płuca, które odebraliście od nas wczoraj. No dobra, no ale generalnie kosiarze zajmują się właśnie wycinaniem ludzkich tych, więc... Więc w sumie jebać ich, jak ona tam należała do tych kosiarzy, nie? My wywalone. Zauważyłem, że nie ma już opcji w ogóle tego, nie? Bo wcześniej było tak, że mogłeś wyciągnąć sobie broń i tam postrzelić gościa i on, oni byli przytomni i żywi. Co wyście tam zrobili? Co? Kurwa. Dobra, wynoście się. Kosiarze was wypuszczą. Ja muszę to jakoś ogarnąć. Dobra. Wypadź stąd, bo się tobą zajmę. Majster. Ile tu was jest? Dwóch? Kosiarzy. No nie lubię kosiarzy, nie? Nie lubię kosiarzy, panowie. Także... Także tutaj w ramach rozrywki. No. Niepotrzebna mi była karta dostępu. O ty gagatku. I lewy. Jeszcze cios. Czemu nie mam ładowania? Co się dzieje? Moje bronie. Nie mogłem przeładować. Nie mogłem wystrzelić. Ładowało mi w zwolnionym tempie, chociaż nie powinno. Jeszcze rzuciłem sobie granat pod nogi. Wszystko będzie zależeć ode mnie. Debil. Krótka wizyta u Reapera, jestem wolny. No halo, halo. A, okłamałeś mnie, no. Yo, man. O, ja pier... Wypadź stąd, bo się tobą... Tak, tak. Słyszałem na mieście, że jest zajmowana, ale nie wiem, czy prawda. No i gites. A tak, wrócimy teraz do niego. Coś powie, że się napieprzam?
A nie, już ma wysrane w sumie. Tam jakimś przywódczynie kosiarzy już zgarnąłem, to już... Bardziej, już gorzej być nie może, coś czuję. Ała, boli, nie wiem skąd strzelają. Ja chcę jechać na piętro pierwsze. Prosiłbym. O ja pier chruper no. Dobra, jednak kosiarzy jest więcej niż dwóch. To mógł się spodziewać. Dobra, wydupsamy stąd i kończymy ten odcinek dzisiejszy. Jak wyjdę na ring, wszystko będzie zależeć ode mnie. Dobra, dobra. Skip, skip, majster. Krótka... Już nie robię młynu. Angie. O ja... Wypadź stąd, bo się tobą zajmę. O, a to w ogóle jakiś posąg fajny. Gdzie się spierdalasz? Wypad! Dowalony posąg. Podobały mi się w ogóle te posągi takie. No, fajnie to wygląda. Nie wiem kto tam... Kto to za rozkmina z tymi posągami, ale... A to w ogóle była karta dostępu za Friko. Ale fajnie, fajnie ktoś to zaprojektował. Widziałem te koncept arty, też bardzo ładnie wyglądały. Czekaj, aż Aaron się odezwie, pokonaj animalsów. Jazdy przed oczami. Dobra. Czyli ta misja, to on tam musi wygrać tą walkę chyba, tak? Tak mi się wydaje. A spróbujmy może... Nie mogę przewijać czasu. Czemu? Spróbujmy przewinąć czas na przykład do jutra, do godziny 8 czy tam 9. I zobaczmy sobie, czy on już tą walkę tam odbył, czy zadzwoni, czy się odezwie. System notyfikacji dla OA. Chokehold i rola mogą zaskoczyć fanów. Dobra, jakieś nie wiem co to nawet jest, tak szczerze. Gdzie byłeś? Jak cieciuwa tu czekam od godziny. Oj. Nawet mi kurwa nie strzyka. Dokopaliśmy się do złota. Pojebaliśmy konwój Zetotechu w Longshore Stacks. Nie żyjesz! Drogi ludzie! Nie wiem co tam było, tam w ogóle jakieś czaszki były, nie? Nie do końca wiem jeszcze co to jest, te czaszki. Myślę, że odwiedzimy na pewno sobie to miejsce, nie wiem czy to mam zaznaczone. A, grupy przestępcze. Wartościowe przedmioty, ale chronione przez silnych przeciwników. No dobra, to jest chyba takie zadania w nieskończoność, to o czym mówili mi się wydaje, że to jest takie, że oni w nieskończoność gdzieś raz na jakiś czas będą się pojawiać. Uszkodzenie broni, a z takiej odległości mnie tam chłop hakuje. No dobra, Aaron się chyba nie odezwie. My jako taką misję wykonaliśmy, widzimy się w drugiej części tego odcinka, gdzie wszystko poustawiam ładniej. Dobrze? Dobrze. Ustawię mikrofon i jak wszystko poustawiam, to od razu biorę się za nagrywanie. No i myślę, że będzie lepsze niż pierwsze. Idę po kamerę, bo pewnie przyszła. Także możecie zostawić suba, jeżeli jeszcze tego nie robicie, wpaść na Discorda i pa pa.